stosunków międzynarodowych i jak sam zachęcam na swoim blogu, właśnie autor publikacji o tematyce międzynarodowej na blogu, jak również autor takiej dosyć okazałej książki Trzecia dekada, gdzie podsumowuje wyniki swoich analiz. Jak sam zachęca do stawiania trudnych pytań, do czego Państwa również zachęcamy. Myślę, że przyjmiemy taką swobodną formułę. Zachęcam Państwa do właśnie zgłaszania się do pytań naszego dzisiejszego gościa i myślę, że możemy spocząć i rozpocząć. Może, żeby ułatwić całą sprawę, pozwolę sobie na zadanie pierwszego pytania panu Krzysztofowi. Proszę. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Dziękuję za zaproszenie przede wszystkim, zanim przejdziemy do... Myślę, bez mikrofonu. Bez mikrofonu. Słychać nas na końcu? Tak. To przede wszystkim zaczniemy od tego, że dzisiaj mija czwarty miesiąc agresji, otwartej agresji rosyjskiej na Ukrainę. Jest to, no myślę, że nikt się nie spodziewał, że ta wojna przybierze taki, a nie inny charakter. Natomiast pan Krzysztof na takie szersze fale eteru, czy też mediów wypłynął właśnie w związku z tym, że pana analiza sprzed, nie chcę skłamać teraz, sprzed dwóch lat, tak? Dwóch i pół roku przewidywała, że ta wojna właśnie wybuchnie na przełomie roku 2021 i 2022. Czy mógłby pan się odnieść, czy raczej skomentować, skąd to przewidywanie, jak pan doszedł do takiego jakże celnego wniosku? Gdyby się spodziewał, to nie byłoby tej inwazji. Tak, no przede wszystkim jakby modna wtedy była, nie wiem czy państwo pamiętacie i śledziliście przez ostatnie lata tą dyskusję dotyczącą polityki międzynarodowej, ale modna była taka teza, że Stany Zjednoczone i Federacja Rosyjska po tych dosyć mocnych perturbacjach, jeśli chodzi o wzajemne relacje, po 2013-2014 roku, jednak będą dążyły do resetu, czy też do odwróconego Nixona, jak niektórzy to nazywali, czy też drugiej Jałty, jak jeszcze inni to nazywali. Innymi słowy chodziło o to, że Stany Zjednoczone muszą porozumieć się z Federacją Rosyjską z tego względu, że ich głównym konkurentem są oczywiście Chiny, a w związku z tym, że Chiny są tak potężne, jak niektórzy uważają i kreują Chiny jako już przyszłego hegemona, no to Stany Zjednoczone potrzebują oczywiście pomocy sojusznika w postaci Federacji Rosyjskiej. I od samego początku ta narracja do mnie po prostu nie przemawiała i zadałem sobie takie kolejno trzy pytania. Pierwsze pytanie, do czego doprowadzą te relacje rosyjsko-amerykańskie, w jakim punkcie one są, do którego punktu one zmierzają i dlaczego te państwa miałyby się porozumieć. I tutaj się cofnąłem troszeczkę historycznie kilka lat wstecz. Należy sobie przypomnieć o resecie z 2009 roku, resecie Obamy. Wówczas, swoją drogą, taka krótka dygresja, no, Władimir Putin wówczas osiągnął wszystko, czego chciał. Nie wiem, czy Państwo pamiętacie, była zgoda na, tutaj nieformalna oczywiście, na uzależnienie Europy Zachodniej od rosyjskich surowców. Była zgoda na polityczny blok od Władywostoku po Lizbonę. I oczywiście to hasło wybrzmiewało przez Putina przez szereg lat. I przede wszystkim Amerykanie godzą się na te polityczne warunki, czyli budowę takiej osi Berlin-Moskwa, godzą się na te warunki też ekonomiczne i gospodarcze. Jednocześnie zgodzili się na zlikwidowanie drugiej floty US Navy, która była odpowiedzialna za północny Atlantyk, i jednocześnie była odpowiedzialna za rosyjską flotę północną. I my pamiętamy przede wszystkim w Polsce rezygnację z tarczy antyrakietowej w Polsce i w Czechach. Także tutaj Władimir Putin osiągnął wszystko, czego chciał. To był reset 2009. W 2013 roku nakryto Rosjan na tym, że pomagali i grali przeciwko Amerykanom w Syrii, wysyłając tam uzbrojenie. Konkretnie zaczęło się od przechwycenia transportu rosyjskich śmigłowców w wybrzeży Szkocji. Wówczas Amerykanie zorientowali się, że ten reset niestety nie wypalił. To znaczy Rosjanie nie zamierzają
nie zamierzają wspólnie z Niemcami wspierać Amerykanów przeciwko Chinom, tylko zamierzają zbudować własny, niezależny blok konkurencyjny w stosunku do Stanów Zjednoczonych, a jednocześnie Władimir Putin zdecydował o tym, że będzie grał o Bliski Wschód, będzie starał się jednak obronić Asada w Syrii, co wcześniej nie było takie oczywiste z tego względu, że w 2008 roku to był szczyt bodaj G7 w Deauville i wówczas właśnie porozumienie niemiecko-francusko-rosyjsko-amerykańskie mówiło, że o przebudowie Bliskiego Wschodu, o przebudowie Afryki Północnej, jeśli chodzi o warunki polityczne. Wtedy się toczyła arabska wiosna, nie wiem, czy Państwo pamiętacie. I Amerykanie w 2013 roku zorientowali się, że ten reset już jest niebyły. Wsparli oczywiście w 2014 roku mocno stronę ukraińską. A jak wtedy Rosja-Chiny relacje wygrały? Na czas? No, w 2013. W 2013 roku. Na tamten czas Rosja-Chiny jeszcze te relacje nie były tak mocno rozwinięte jak dziś. Już rozmawiano, z tego co pamiętam, teraz już dokładnie tak nie pamiętam, ale już była chyba podpisana siła Syberii. Natomiast mimo wszystko tutaj jeszcze nie było do końca, zresztą ta relacja do dziś jest bardzo krucha, ale o tym za chwilkę będę mówił. Tak czy inaczej, Rosja nie stanęła po stronie Amerykanów i to jest historycznie. I od tego wyszedłem, jeśli chodzi o myślenie na przyszłość, bo to był 2019 rok, kiedy ja nad tym się zastanawiałem, że Federacja Rosyjska już raz złamała słowo. Raz nie dotrzymała tego resetu i Amerykanie, żeby podpisać taki drugi reset, no musieliby mieć jakąś gwarancję, że Rosjanie znowu nie zmienią stron. No bo wyobraźmy sobie, kiedy rywalizacja amerykańsko-chińska wchodzi w taki decydujący moment, kiedy ważą się losy, powiedzmy, hegemona, no i w tym momencie Rosjanie mówią, a jednak nie popieramy was, jednak przyjmujemy stronę chińską. To byłoby wielce problematyczne dla Amerykanów i żeby się przed tym uszyć, potrzebowaliby jakiegoś, oczywiście, jakiejś gwarancji, najlepiej jakiejś możliwości szantażu na Rosjan. I szczerze powiedziawszy, do dziś nie wiem, co miałoby być taką gwarancją, dzięki której na przykład Amerykanie mogliby powiedzieć, nie zmieniajcie stron, bo zrobię wam to i to. Problemem Amerykanów jest to, że Federacja Rosyjska zawsze pozostawała w jakiejkolwiek formie, czy to wcześniej był Związek Sowiecki, niezależna od wpływów Zachodu i od potęgi amerykańskiej floty. Innymi słowy, od 2014 roku obserwujemy to. Mamy cały czas rosnące sankcje na Rosję, a Rosjanie to wytrzymują. Czemu to wytrzymują? No bo oni nie żyją z handlu. Nie żyją z handlu, tylko żyją, znaczy pośrednio też z handlu, tak naprawdę sprzedają surowce energetyczne, ale drogą lądową do Europy. W tej chwili jeszcze oczywiście też do Chin. Także to z tego żyje rosyjski budżet. Warto tutaj pamiętać o tym, że tuż przed jeszcze COVID-em, to te dane są takie, jakby ja się do nich lubię odnosić z tego względu, że to jeszcze był taki normalny rok, kiedy nie było COVID-u, nie było wojny, więc można jakby odnieść się do takiej w miarę normalnej, stabilnej sytuacji. Na 2019 rok wartość eksportu węglowodorów rosyjskich na Zachód odpowiadała mniej więcej w połowie budżetu rosyjskiego. Także ta wartość jest olbrzymia. No bez tego Rosja nie może się rozwijać, a w Rosji pamiętajmy o tym, że to państwo rozwija swoje technologie głównie w domenie państwowej, a nie prywatnej, która jest dofinansowywana z budżetu państwa, także u nich brak kapitału. Zresztą w ogóle sprzedaż węglowodorów też jest prowadzona przez spółki Skarbu Państwa. W związku z tym tam technologia bardzo wolno postępuje do góry. Proszę zwrócić uwagę na to, że Rosjanie mają w tej chwili problem z wydobyciem surowców energetycznych z rejonu okoarktycznego, z tego względu, że brak technologii potrzebną do tego wydobycia z Zachodu. Oni na skutek sankcji w tej chwili nie mogą dokonywać nowych odwiertów i budować nowej infrastruktury, która pozwalałaby im zwiększyć te zasoby energetyczne. Notabene sami Rosjanie ocenili, że do 2035 roku ilość sprzedawanej ropy może spaść aż o połowę w stosunku do tego, co mają dzisiaj. Do 2040 roku większość surowców opłacalnych do wydobywania, jeśli chodzi o ropę,
zostanie wyczerpana. To tak oceniali to Rosjanie jeszcze przed wojną, także widać było, że im się ta perspektywa czasowa zawęża mocno. I wracając do tych perspektyw i układu na linii Waszyngton-Moskwa, Amerykanie nie mogli mieć pewności, jeśli chodzi o stronę rosyjską, a z drugiej strony, jak to porozumienie miałoby wyglądać od strony rosyjskiej. Znaczy, warto zbadać jest oczekiwania obu stron. No to skoro twierdzenie było takie, że Amerykanie chcą pozyskać sojusznika, no to z perspektywy rosyjskiej, co Rosjanie chcieliby uzyskać w takim partnerstwie? I oczywiście, że na Kremlu nikt nie myślał o tym, żeby w imię amerykańskich interesów, czyli w imię interesów konkurenta, podejmować walkę z Chinami, które są dużo silniejsze od Rosji, tak, pod względem gospodarczym, technologicznym, na każdej w zasadzie prawie że płaszczyźnie. I jakby to by było wszystko oczywiście z korzyścią dla Waszyngtonu i co by osłabiało Moskwę. Także tutaj jakby te oczekiwania amerykańskie już z samej tej perspektywy nie mogły zostać spełnione, bo Rosjanie tego nie chcieli. Jednocześnie oni chcieli budować blok niezależny od Amerykanów wspólnie z Berlinem po to, by pozyskiwać od Zachodu właśnie te technologie potrzebne między innymi do wydobycia, ale również do inwestowania w rozwój broni przede wszystkim, bo Rosjanie mają dwa argumenty główne. To jest oczywiście uzależnienie państw trzecich od swoich energetyków, czyli od ropy, od gazu, od węgla. A drugim ich najważniejszym argumentem jest oczywiście argument siły, czyli silna armia. Ale żeby mieć silną armię, trzeba mieć armię, która dysponuje uzbrojeniem, które jest wysokiej technologii. I tutaj znowu Rosjanie mają problem, ponieważ to też jest ciekawe, bo u Amerykanów wygląda to w ten sposób, że te technologie wysokie z sektora zbrojeniowego przechodzą bardzo łatwo na rynek prywatny. Rynek prywatny to wykorzystuje. Gospodarka dzięki tym wysokim technologiom staje się bardziej wydajna. Amerykanie przez to zarabiają więcej, wprowadzają więcej podatków, przez to budżet Skarbu Państwa ma więcej pieniędzy, przeznacza więcej na rozwój i to się tak nakręca. Rosjanie z kolei bardzo pilnują swoich odkryć, jeśli chodzi o militaria. Z tegoż względu przepuszczalność niejako tego know-how do rynku prywatnego jest znikoma. W związku z tym ich gospodarka technologicznie stoi w miejscu. Zwłaszcza kiedy są sankcje i zwłaszcza kiedy nie można tych technologii pozyskać z zewnątrz. I teraz znowu te kółko się zamyka co do finansów. Jeśli Rosjanie nie będą mieli pieniędzy ze sprzedaży surowców, to nie będą mogli tego inwestować w rozwój technologii. A technologia dla Rosjan jest niezwykle istotna, zwłaszcza na płaszczyźnie właśnie energetycznej, z tego względu, że muszą eksploatować te surowce, które są położone w rejonie arktycznym, żeby przetrwać kapitałowo, ale jednocześnie muszą inwestować w sferę militarną, z tego względu, że ich granice są bronione, zwłaszcza granica chińsko-amerykańska jest broniona tylko jednym argumentem broni atomowej. Tam nie ma infrastruktury na Dalekim Wschodzie, nie ma infrastruktury, nie ma dużej populacji, nie widać tego rozwoju. Po stronie chińskiej jest olbrzymia populacja, są wysoko rozwinięte miasta, to wszystko się rozwija. Zobaczcie Państwo sobie na mapę Google, jak wróćcie do domu, jak wygląda to na granicy mniej więcej w tym strefie na Dalekim Wschodzie, na granicy chińsko-rosyjskiej. Po stronie rosyjskiej jest pustka, po stronie chińskiej, Chińczycy nawet zbudowali już autostrady do granicy z Rosjanami. Tam są autostrady pociągnięte, a po stronie rosyjskiej są pola. Czyli Chińczycy już sobie wymyślili, że oni tam będą jeździć po coś, tylko być może jeszcze Rosjanie nie wiedzą, po co będą tam jeździć. Siła Syberii. Siła Syberii ciągnie się akurat jeszcze tutaj bardziej pod Ural, także to nawet nie chodzi o gaz, tylko ja miałem takie podejrzenia, tylko nie wiem, to jest taka perspektywa czasowa, że nie wiem, czy to jest teraz, nie jest głupotą to, co teraz powiem, no ale ja wymyśliłem coś takiego, że być może Chińczycy już kalkulują gdzieś to ocieplenie klimatu, kalkulują tą północną drogę morską, czyli gdy się rozmrożą rejony okołoarktyczne, będzie można tamtędy przepływać statkami. Tylko problem jest taki, żeby się, oczywiście wszystko jest celem, żeby uniezależnić się od floty amerykańskiej. Tylko żeby z tego szlaku korzystać, no to musieliby przepływać między Kamczatką a Alaską, czyli znowu amerykańska flota by to blokowała. Także tam jest... Boże, zapomniałem teraz nazwy rzeki,
może sobie za chwilkę przypomnę. W każdym razie tam jest bardzo duża rzeka, dokładnie, Lena, jest Jakuck i wydaje mi się, że oni by chcieli zrobić w przyszłości być może z Jakucka taki port rzeczny, z Leny, Lena oczywiście płynie do wód oceanicznych na północy i tam można by było faktycznie puścić szlak morski, rzeczno-morski do Europy bez udziału Amerykanów, gdzie wiadomo, że północ jest kontrolowana przez flotę rosyjską i przez Rosjan jako taką. No ale to już są tak dalekosiężne plany, że ja nie wiem, czy to jest teoria fałszywa, czy prawdziwa, no coś takiego przeszło mi przez myśl, no ale nie wiem, czy rzeczywiście po to budowali te autostrady Chińczycy. No w każdym razie to jest ciekawe, jeśli zobaczycie na mapę, to widać od razu ten rozwój po stronie chińskiej, zastój po stronie rosyjskiej i właśnie od strony militarnej Rosjanie tam naprawdę mieliby problem, żeby to obronić, gdyby Chińczycy z jakichś powodów mogli wejść. Wyobraźmy sobie taką sytuację, w której cały arsenał jądrowy rosyjski jest zneutralizowany w jakiś sposób przez technologię chińską, która się na przykład szybciej rozwinęła. Innymi słowy, gdyby na przykład Rosjanie nie mogli uderzyć atakiem jądrowym na Chiny, bo na przykład nie wiem, jest jakaś tarcza antyrakietowa, cokolwiek. Naprawdę Rosjanie wtedy byliby bez broni na Dalekim Wschodzie i tylko słowo honoru trzymałoby Chińczyków na dystans. Także z tej perspektywy Rosjanie muszą dbać o rozwój technologii wojskowych i właśnie dlatego też Putin przecież postanowił o rozwoju tej broni hipersonicznej, która miała przebijać te tarcze antyrakietowe i tak dalej, i tak dalej. Także Rosjanie tego bardzo pilnują, no ale w tej chwili wydaje mi się, że bez technologii Zachodu to będzie wszystko mocno utrudnione, jeśli to w ogóle nie stanie w miejscu. No i czego powinniśmy sobie oczywiście wszyscy życzyć. Także generalnie ten pomysł sojuszu amerykańsko-rosyjskiego, on jakby był już w tej ocenie mojej parę lat temu, on nie był do zrealizowania, ponieważ oczekiwania obu stron były kompletnie różne. Przy czym Amerykanie już raz przejechali się na słowie, na słowności Putina, więc i do tego nie mieliby gwarancji, więc nie mogliby zakładać, że drugi raz ten reset im się powiedzie i dociągną go do końca. Natomiast po stronie rosyjskiej oczywiście nie było woli, żeby w jakikolwiek sposób dawać się wysługiwać Amerykanom. Jakby, no jeśli ta rywalizacja amerykańsko-rosyjska nie miała wyprowadzić do zgody, no to co się może wydarzyć później? To jakby było to drugie pytanie, które sobie zadałem. I odpowiedzią na to był pomysł, że no, Rosjanie będą chcieli uzyskać te wszystkie koncesje, na których im najbardziej zależy, czyli zależało im oczywiście na kapitale z Zachodu, które pozyskiwali ze sprzedaży surowców. To jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest oczywiście ta zgoda na polityczny blok Berlin-Moskwa w rozszerzeniu o Paryż, później i dalej jakby Eurorosję jako koncept polityczny. I to była jakby ta druga rzecz. Oczywiście trzecia rzecz to było pozyskiwanie technologii z Europy Zachodniej. I żeby to wymusić, Rosjanie w mojej ocenie wówczas musieliby podjąć działania przeciwko Amerykanom, nastawione na też rozdźwięk interesów tak w obozie całym NATO, Zachodu, jako takiego, czy nawet Unii Europejskiej i jednocześnie mogli zagrać tylko dwoma kartami. Oczywiście energetyczną, ale energetyczną kartą, jeśli nie grają, to grają przeciwko Europie Zachodniej tylko, tak? No bo to Niemcy, my jesteśmy nawet uzależnieni od tych surowców, my już niedługo, na szczęście. Włosi, także tutaj cała zresztą Europa Środkowo-Wschodnia jest wciąż uzależniona jednak od surowców energetycznych rosyjskich, więc oni Amerykanów tym nie mogli uderzyć w ogóle. Nie mieli też granicy żadnej z Amerykanami, także no tutaj militarnie też nie mieli za bardzo jak działać. Zresztą no Amerykanie są taką potęgą, że trudno by było im rzucić wyzwanie takie otwarte. W związku z czym tak myślałem, że po prostu spróbują Rosjanie podważyć wiarygodność Amerykanów jako gwaranta bezpieczeństwa, czy to w NATO, czy na świecie. Dla Amerykanów ta pozycja, wiarygodność Waszyngtonu jako gwaranta bezpieczeństwa jest niezwykle istotna, z tego względu, że gdyby to zostało podważone, no to wówczas mogłyby się rozsypać sojusze na Dalekim Wschodzie z Japonią, z Koreą Południową,
Oczywiście to jest tak ogólnie powiedziane, bo też pytanie jest, jaką alternatywę mają te kraje oprócz Stanów Zjednoczonych. No, jednak też muszą się kierunkować na Waszyngton, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, ale jednak mimo wszystko Amerykanie muszą dbać o to, żeby ich sojusze dla sojuszników i dla partnerów wydawały się żelazne. I w tej koncepcji Rosjanie, uderzając na przykład hybrydowo na państwa bałtyckie, czy grożąc niejako NATO w jakiś sposób, rzeczywiście mogliby podważać rolę hegemona, czy też wizerunek hegemona jako gwaranta bezpieczeństwa w NATO. Ale jak do tego doprowadzić, prawda? Znaczy nie mogą uderzyć bezpośrednio na przykład w państwa bałtyckie, no bo to mogłoby wywołać już wojnę, artykuł 5. Oni nie wiedzą, jak się zachowają Amerykanie. My nie wiemy, jak się zachowują Amerykanie. Bałtowie pewnie też nie wiedzą, ale sama ta niewiedza już broni państwa bałtyckie przed otwartą wojną, prawda? I jakby z mojej perspektywy wymyśliłem coś takiego, że Rosjanie będą chcieli oczywiście całkowicie przejąć kontrolę nad Łukaszenką, bo to nie było jeszcze wówczas takie pewne. I w drugim kroku, gdy już mieliby na tyle dużo władzy nad Białorusią, żeby posadowić tam stałe swoje bazy albo swoje wojska, całe armie, to jak się spojrzycie na mapę, to z punktu z Białorusi, gdyby tam rozmieścić duże siły, można atakować w trzy strony. W państwa bałtyckie, w Polskę i na Ukrainę. Na Ukrainę jest dosyć, dla mnie to było zawsze ważny kierunek, ponieważ Ukraińcy, o ile nie mają sojuszy takich oficjalnych, o tyle oni są postrzegani przez nas wszystkich i na arenie międzynarodowej jako państwo, któremu jednak bezpieczeństwo gwarantuje Waszyngton. Znaczy Amerykanie stawiając i inwestując swoje środki, swoje aktywa i swoje wpływy w 2014 roku w Ukrainie pokazali, że są po stronie ukraińskiej i wyciągają te państwa ze strefy wpływów rosyjskich. I teraz Rosjanie niejako, gdyby wygrali na Ukrainie i zaciągnęli to państwo znowu w swoją strefę wpływu, to pokazaliby, że Amerykanie są słabsi, przegrali w tym rejonie i mogą przegrać w każdym innym. Co oczywiście pokazywałoby Chińczykom, że lepiej stawiać na sojusz z Rosją, a nie z Amerykanami i że Chińczycy też mogliby ze swojej strony bardziej agresywnie się zachowywać. I teraz co daje Ukraina też? Dlaczego doszło do tego ataku? Bo to jest jakby moim trzecim punktem było, ok, jeśli chcą podważyć Rosjanie jakość, wizerunek Stanów Zjednoczonych, to jak oni to chcą zrobić? I w mojej ocenie było niezbędne właśnie po zajęciu Białorusi, zajęcie czy odzyskanie Ukrainy po to, by na całej tak zwanej wschodniej flance NATO, czyli na granicy polsko-białoruskiej, polsko-ukraińskiej czy rumuńsko-ukraińskiej, posadowić te armie, które dotychczas znajdowały się na granicy z Ukrainą. Bo pamiętajmy, że jeszcze przed tym pełnoskalową inwazją z lutego Rosjanie mieli olbrzymie siły zaangażowane właśnie, żeby pilnować tego ukraińskiego kierunku. W samym Donbasie były dwa korpusy armijne posadowione. Od strony Krymu połowa jednej armii była zaangażowana, bodaj teraz 8, teraz nie pamiętam dokładnie numerów. Jedna cała armia była jeszcze zaangażowana od strony pilnowania granicy wschodniej Rosji z Ukrainą. Także w zasadzie półtora armii, dwa korpusy armijne. Gdyby to wszystko stanęło na granicy z NATO, wówczas Rosjanie mogliby powiedzieć do Amerykanów tak. Słuchajcie Amerykanie, być może za 10 lat Chińczycy was wyprzedzą, więc musicie ich zatrzymać trochę szybciej. Śpieszy wam się. My tutaj postanowiliśmy sobie na granicy z Polską dodatkową na przykład pierwszą gwardyjską w Białorusi, dodatkową armię na kierunku ukraińskim, bo skorzystaliby z ukraińskiego terytorium. Być może jeszcze te dwa korpusy armijne by rozdysponowali, żeby nam zagrozić. I powiedzieliby Amerykanom, słuchajcie, no albo będziecie z nami prowadzić drugą zimną wojnę, a te państwa się przed nami nie obronią, mowa tutaj o Rumunii czy o Polsce, więc będziecie musieli tutaj wysłać, tak jak w zimnej wojnie, w czasie zimnej wojny, dużo ciężkich dywizji, co będzie was dużo kosztować, będzie jakby kosztować was też zaangażowanie polityczne czy też intelektualne, a wy jeszcze macie przecież tych Chińczyków z przodu. Także albo się zgodzicie na nasze warunki, dacie nam to, co chcemy i nie będzie drugiej zimnej wojny, no albo będziemy to ciągnąć i zobaczymy, kto więcej wytrzyma. I wydaje mi się, że tego rodzaju kalkulacja przyświecała Putinowi w tym, żeby faktycznie tę Ukrainę zaatakować. Czyli do tego dochodził czynnik czasu, kiedy byłby ostatni możliwy moment, kiedy Rosjanie byliby najsilniejsi, a kiedy mogliby najłatwiej jakby tą Ukrainę odzyskać.
I tutaj zakreśliłem te ramy czasowe, bo to w artykule rzeczywiście było to napisane w nagłówku, że do 2022 Rosja wywołała wojnę. Ja tę datę wziąłem stąd, że po prostu cały nasz rejon niejako Europy Środkowej przeanalizowałem po prostu inwestycje w infrastrukturę gazową. Nasz Baltic Pipe, przede wszystkim w Polsce, Baltic Pipe, rozbudowa LNG w Świnoujściu, plany nowego terminalu LNG w Gdańsku. I jakby te wszystkie inwestycje pozwalają nie tylko niezależnić nas gazowo od Rosji, ale również inwestycje połączenia gazowego przez państwa bałtyckie aż do Finlandii. To daje Finlandii możliwość niezależnienia się. Bałtom, którzy też oczywiście skorzystali z tego, że w porcie w Pohajpedzie też jest terminal LNG, prawda? Oprócz tego budujemy korytarz północ-południe do Chorwacji, gdzie też ma być terminal LNG. Oprócz tego rozbudowywaliśmy infrastrukturę w kierunku Ukrainy, dzięki czemu to Ukrainę moglibyśmy wyciągnąć, jeśli chodzi o zależność przynajmniej pod jeśli chodzi o gaz, od strony rosyjskiej. Także te wszystkie inwestycje, ja sobie jakby pomyślałem, że okej, koniec roku 2022, czyli termin ukończenia Baltic Pipe, to może być taka data, którą Rosjanie mogą przyjąć do tego, że to jest ostatni moment, kiedy my możemy jeszcze szantażować energetycznie, możemy uderzyć militarnie i jeszcze ten Zachód jest od nas bardzo zależny, również Europa Środkowa, ale oni też budowali oczywiście Nord Stream, Nord Stream 2. Przy czym tu się przyznaję, że jeszcze w grudniu myślałem, że jednak do tego uderzenia nie dojdzie. Z tego względu, że Nord Stream 2 został fizycznie ukończony. I teraz zachodziło pytanie, czy Zachodowi, Amerykanom, bo to głównie oni pociągali w mojej ocenie za sznurki, uda się przeciągnąć rozmowy z Władimirem Putinem i uda się grać na czas, czy też Władimir Putin stwierdzi, że to jest gra na czas właśnie i ten gaz Nord Stream 2 po prostu nie popłynie, bo tam oczywiście są te kwestie proceduralne, unijne, ale to jest tak naprawdę w mojej ocenie kwestia polityczna. I rzeczywiście wydaje mi się, że Władimir Putin stwierdził, że chyba jednak nie mam co liczyć na te rozmowy, ponieważ była rozmowa jedna z Bidenem, chyba była, później była druga. Nie wiem, czy się spotkali, czy już teraz była to, ja się teraz nie pamiętam. W każdym razie te dyskusje między tymi panami po prostu nie przynosiły z perspektywy rosyjskiej żadnych konkretów. Gaz dalej nie płynął, oni nie zyskiwali nic dla siebie, sankcje cały czas były ciągnięte od 2014 roku. W związku z tym tak naprawdę ten moment teoretycznego porozumienia, do którego niektórzy mówili, że na pewno dojdzie, on się cały czas oddalał. W związku z tym widocznie Władimir Putin stwierdził, że rzeczywiście to jest ostatni rok, w którym należałoby podjąć agresję i rzeczywiście ją podjął. I do tego ta Białoruś była mu niezwykle potrzebna, bo uderzyli z trzech stron. Zresztą uważam, że gdyby to... Tak naprawdę Rosjanie podeszli pod Kijów nie tylko od północy, ale również od wschodu, wbijając się chyba na 350 km w głąb Ukrainy. Fakt, że na tamtym kierunku Ukraińcy za bardzo się nie bronili, ale wyobraźmy sobie, że Rosjanie przy tym uderzeniu użyliby dodatkowo 100-200 tysięcy żołnierzy, którzy zabezpieczyliby im te szlaki komunikacyjne, te drogi, które już zdobyli, te wsie, które już objęli, wykładanie, gdyby to wszystko zostało zabezpieczone i mieli siłę pchnąć dalej to w Kijów. Wydaje mi się, że to już było po sprawie, gdyby oni się dobrze przygotowali do tej ofensywy. Bo Ukraińcy też nie byli, w mojej ocenie, za dobrze przygotowani na uderzenia z północy, z północnego wschodu i również z południa. Oni byli bardzo dobrze przygotowani na ewentualną ofensywę w Donbasie. Amerykanie mówią, że Ukraińcy się w ogóle nie spodziewali, że zostaną. Słyszałem te głosy, ale nawet bo tak z biegiem okoliczności akurat tak się składa, że kiedy Rosjanie atakowali tam gdzieś o świcie 24 bodaj, no to ja 23 jeszcze tam o północy, czy już tam właśnie około pierwszej w nocy sprawdzałem, śmieszna sprawa, te szlaki komunikacyjne przez Google Map, tak? I korki Google i zobaczyłem, jakie jest natężenie ruchu przy granicy po stronie ukraińskiej i przy granicy po stronie rosyjskiej. To wszystko było widać, było dostępne dla każdego. I Ukraińcy wysyłali do Charkowa, widać było nawet
po której stronie jezdni się jest ruch, także widać było konkretnie, co oni robią. I wysyłali pod Charków olbrzymią ilość sił. Pod Charków, koło Czernichowa, było bardzo duże natężenie. Co dziwne, właśnie od strony, w której wpuszczali Rosjan później, czyli od strony z kierunku z Kurska i Orła, tam z kolei ruch odbywał się w stronę Kijowa. Także jakby wycofywali, ewakuowali stamtąd siły. Tak to wyglądało. Natomiast na północnym zachodzie od Kijowa nie za dużo się działo, z tego co pamiętam. No, w każdym razie widać było, że oni godziny przed atakiem wysyłali wszystko przede wszystkim właśnie na Charków i na Czerników. I tam rzeczywiście stawili duży opór. Natomiast dali się zaskoczyć na południu, gdzie przecież przeprawy przez Nowej Kachowce, przez rzekę była tam Tama na tym, na Boże. Nadmieprze, tak. Tama Nadmieprze była zdobyta chyba pierwszej doby. Cherson padł po tygodniu, też nie był za dobrze broniony. Do Melitopolu wjechali Rosjanie praktycznie z marszu. Także też w ogóle tutaj nie, Ukraińcy nie byli przygotowani. Przecież od strony północnej na Kijów, no ten desant na lotnisko w Homelu, no to generalnie od strony taktycznej to był majstersztyk, on się powiódł. Wysłano siły powietrzno-desantowe śmigłowcami. Śmigłowce dotarły na miejsce, wysadziły desant, zajęto lotnisko, tylko to nie było przygotowane operacyjnie, bo nie pomyślano, co się stanie, jeśli my nie zabijemy, czy nie przejmiemy Zełenskiego, czy nie zajmiemy Kijowa w ciągu pierwszej doby. Nie pomyślano, co będzie dalej. No i oczywiście to się nie stało na szczęście, czyli nie powiodła się ta akcja jakby przejęcia Kijowa z marszu. No i w kolejnych dniach te siły, które zostały fizycznie tam wyładowane, one po prostu musiały ulec Ukraińcom, którzy ściągnęli ciężki sprzęt, ściągnęli artylerię, a ta lekka, biedna piechota, która, no biedna, no w cudzysłowie, broniła lotniska, no nie miała po prostu szans, bo Rosjanie nie mieli tam otwartej drogi lądowej, nie mieli czym i jak wesprzeć tych sił, nie mieli jak dociągnąć tam zaopatrzenia, nie mieli jak dociągnąć tam posiłków. Także po prostu te akcje desantowe, one były bardzo ryzykowne, nie wiem, czemu się na nie zdecydowano. Taktycznie one się powiodły, no bo dostarczono, zajęto pewne punkty, no ale później oczywiście to wszystko zostało odbite przez Ukraińców. Także to pokazuje, że Ukraińcy z jednej strony byli zaskoczeni, bo oddali te lotniska i pola, a z drugiej strony gdzieś te ich siły były niedaleko, znajdowały się niedaleko i rzeczywiście mogli kontratakować dosyć szybko i nie skończyło się to tragedią dla strony ukraińskiej. Także no także Ukraińcy też tutaj popełnili w mojej ocenie szereg błędów, jeśli chodzi o to, jak to wyglądało w pierwszych dwóch, trzech tygodniach, jeśli chodzi o działania militarne. Jeśli można... Bo właśnie tak się... Z rozpędu już weszliśmy na drugi temat, tak? Nas tutaj na Białostoczyźnie mocno interesuje sprawa relacji z Rosją. Ogólnie jest takie przekonanie, że z nimi nie da się normalnie współpracować, normalnie żyć, normalnie graniczyć. No tutaj te doświadczenia, o których Pan mówił, ta chwiejność, czy raczej taka makiaweliczna postawa władz rosyjskich nie przekonuje do tego, że można z nimi normalnie funkcjonować. Jak Pan patrzy na nasz region właśnie pod kątem bezpieczeństwa? Jadąc tutaj właśnie, jednak Zielona Góra to kawał drogi stąd, ale tak sobie wyobrażałem pewne jakby cechy wspólne, tak dla miejscowości, jak i dla regionów i cechy, które jakby nas różnią, bo wspólne to są takie, że Zielona Góra, Białystok, miejscowości wojewódzkie w województwach przygranicznych, tylko my mamy troszeczkę na tą chwilę lepsze sąsiedztwo niż państwo. Lubuskie to też są lasy, też mamy cieki wodne, u was również jest dużo puszcz, które pod względem, w mojej ocenie, takiej sytuacji taktycznej w ewentualnym konflikcie zbrojnym, one dają tutaj, jeśli chodzi o Białystok, pewne przewagi obrońcom. Mamy tą Puszczę Augustowską, tak tutaj Knyszyńską przed wami i na południu Białowieską, tak? I po naszej stronie granicy są puszcze, po stronie białoruskiej, akurat w tym rejonie, są pola generalnie, więc jeśli oni by próbowali
przeprowadzić jakiś atak, musieliby się zmobilizować, musieliby rozstawić swoje wojska na pozycjach wyjściowych i my byśmy to po prostu wszystko widzieli, jak na dłoni. Czy to drony, czy to właśnie satelita od sojusznika, nawet nasze lotnictwo, a my możemy się po naszej stronie schować. Teraz jakby też myślałem o tym, jak kiedyś wyglądała koncepcja obrony Polski przed Rosją, takie 10-15 lat temu, jak to z naszej perspektywy wyglądało od strony ludzi, którzy mieszkają na zachodzie. I zawsze była mowa, że to wpuszczamy tych Rosjan do połowy, do Warszawy, tutaj mamy się obronić, a nasze tam dywizje z zachodu, tak, mamy 11 Lubuską, Żagań, cały tam Pomorska też jeszcze na północy, także te wszystkie zgrupowania, też ciężkie pancerne, miały ruszać do kontrataku i do odbijania ziem zdobytych wcześniej przez Rosjan. No i z naszej perspektywy zachodu to tak wyglądało dla laika może sensownie, my się w sumie nie przejmowaliśmy, no bo w zasadzie nas ta wojna by teoretycznie nie dotyczyła, gdyby Rosjanie tu nie doszli do Zielonej Góry, no a z waszej perspektywy, patrząc na to, co się działo na Ukrainie teraz, no to ja widzę trzy scenariusze, gdyby doszło do ewentualnej wojny. Tutaj trochę państwa nastraszę, po czym postaram się uspokoić. Ponieważ jakby tutaj wchodzą w grę trzy warianty. Pierwszy wariant to jest Bucza, czyli no nie bronimy wschodu Polski, bronimy się w centrum. Rosjanie wchodzą, mają swoje listy, wycinają ludzi. Tak to już jakby obserwujemy, nic się nie zmieniło od XX wieku. Także jest masakra. I to nie jest dla państwa dobra wiadomość, jeśli chodzi o takie założenia, ale jeszcze gorszą sytuacją byłaby taka sytuacja, w której nasze główne siły są postawione znowu w centrum kraju, gdzieś około 100 km od granicy, a tutaj na przykład zostawione są jakieś, bo też są takie pomysły, zostawione są jakieś oddziały lekkie piechoty, które miałyby pilnować punktowo jakichś miast, w tym Białegostoku. No to wyglądałoby jeszcze gorzej, bo wtedy mielibyśmy do czynienia z sytuacją, w której Rosjanie by okrążyli miasto i tak jak w Mariupolu po prostu zdewastowaliby wszystko i oprócz tego później byłaby lista jak w Buczy. Także to była już czarny scenariusz, bo wszystko zostało zniszczone, zrównane i oprócz tego masakra ludności. No trzeci wariant jest oczywiście taki, że no jednak bronimy się od granicy i robimy tutaj wariant charkowski albo czernichowski, jak Ukraińcy. Czyli mamy miasto niedaleko granicy, o które można oprzeć obronę, ale przede wszystkim trzeba tu rozstawić siły ciężkie, które nie pozwolą do okrążenia tego miasta, bo to się zawsze kończy tak samo. Jeśli dana miejscowość jest okrążona przez przeciwnika, przez Rosjan, to nie ma szans, to jest tylko kwestią czasu, kiedy to zostanie zdobyte. Czy Mariupol, teraz Siewierodonieck, to zawsze będą tak samo. Rosjanie w tej chwili dążą do okrążenia, przyjeżdżają z artylerią, bombardowanie, masakra, poddajecie się, ok, idziemy dalej. Także nie ma... Czernichów de facto był w okrążeniu przez czas, ale się wybronili. Był, ale to był ten zagon, jakby zagon z północnego wschodnio kierunku, który wszedł tam 300 km w głąb Ukrainy. Natomiast w zasadzie przez większość czasu Czerników był atakowany od północy, a Ukraińcy na północy postawili swoją chyba pierwszą brygadę pancerną i ona walczyła na przedpolach Czernichowa i do Czernichowa Rosjanie nie wjechali, Czerników nie jest zniszczony. Do Charkowa Rosjanie, tam chyba tylko pierwsze jakieś jednostki zwiadowcze przejechały, bo ich Ukraińcy wpuścili, a później została postanowiona na przedpolach obrona i Rosjanie tam po prostu nawet nie podeszli do tego miasta. Tam chyba obrona była na 10 km najdalej naruszona przed miastem. Także no ten wariant obrony okazał się w przypadku Ukrainy najskuteczniejszy, to znaczy no nie wpuszczono przeciwnika, przeciwnik przy Czernichowie musiał się w ogóle wycofać, przy Charkowie w zasadzie no nie posunęli się za bardzo Rosjanie i miasto nie zostało zdobyte, okolice są zdobyte i Rosjanie uderzają teraz w troszeczkę innym kierunku i próbują Charków obejść. Także no jakby są te trzy warianty obrony, jeszcze 10 lat temu czy 15 lat temu doktryna była nasza taka, że tutaj te wschodnie tereny są na stracenie, że tak powiem, no odpuszczamy, bo musimy odpuścić. No a dzisiaj z tego co ja dyskutowałem też z generałami naszymi, no bo też takie gdzieś dyskusje ostatnio podjąłem, no to podobno w dowództwie, znaczy to jest taka pocieszająca informacja, że nikt nie myśli wśród wysokich oficerów naszych, żeby jakieś terytorium odpuszczać. Zresztą doktryna NATO też w tej chwili została jasno sprecyzowana przez Bidena, kiedy tutaj przyjechał do Warszawy,
powiedział, że NATO będzie, że terytorium NATO będzie bronione, znaczy NATO będzie broniło każdego metra terytorium swojego, tak? Więc jakby ta doktryna jest dosyć jasna i wydaje mi się, że teraz jakby kierunek rozwoju i modernizacji sił zbrojnych i tego, jak one mają być powiększane, właśnie ma się wpisywać w tą doktrynę obrony każdego metra. Oczywiście to nie chodzi o to, żeby pilnować słupków granicznych, bo to z perspektywy taktyki czy sztuki operacyjnej to nie ma sensu. No ale jednak mimo wszystko, no bo też niektórzy lubią przywoływać te historyczne takie przykłady, że no ale w 1939 roku pilnowaliśmy, znaczy broniliśmy się od granic i no i to nam źle wyszło. To od granic też jest kwestią dyskusyjną, bo te jednak armie w 1939 roku miały głębie, one nie były przy samych słupkach granicznych, ale w 1939 roku nasze granice wyglądały zupełnie inaczej. W tej chwili nasza granica z Białorusią, no to jest bardzo prosto ciosana, że tak powiem, i jest dosyć stosunkowo, jesteśmy jakby po naszej stronie jest terytorium dogodne do obrony. Tu od państwa strony w województwie podlaskim są te puszcze, po naszej stronie, po drugiej stronie są pola, więc my widzimy, co tam się dzieje, my możemy ostrzeliwać tamto terytorium. Rosjanie nie za bardzo wiedzą, co tu się dzieje, więc bez sensu byłoby ich tutaj wpuszczać, żeby oni sobie tutaj na naszym terytorium, w naszych puszczach się pochowali, a my później mamy taki odcinek między właśnie tutaj puszczami podlaskimi, a Siedlcami, czy tym przedpolem warszawskim, mamy najmniej zalesione terytorium w Polsce. No to tam nawet nie ma jak prowadzić jakiejś obrony, jeśli chodzi w oparciu nawet o ten teren, który miałby sprzyjać ukryciu przy lekkiej piechocie i tak dalej, prawda? No, ale ogólnie Ukraina jest dużo słabiej zalesiona. I mur stawiamy jeszcze. Proszę? Mur stawiamy. I jeszcze płot stawiamy, tak. Dodatkowe wsparcie. No, no, w każdym razie jakby w tej chwili, a od strony południowej, tam jest przecież Bug. Są tylko trzy mosty przez rzekę. Także też teraz te kazusy, gdzie Ukraińcy nie pozwalali Rosjanom przejść przez Doniec i robili tam masakry przy przeprawach, pokazuje, że rzeka jest wciąż dobrym oparciem dla własnych wojsk, jeśli chodzi o obronę. W związku z tym powinniśmy po prostu to wykorzystać, bo ta granica jest korzystna. Trzeba pomyśleć, co zrobić, byśmy mieli przewagę, żebyśmy mieli zdolność do obrony tego rejonu przygranicznego, żeby się rozstawić te 20-30 km od granicy i uderzać na Rosjan w momencie, kiedy będą przekraczać i uderzać na Rosjan jeszcze w głąb 20-30 km na białoruskie terytorium, żeby niszczyć ich artylerię, żeby niszczyć lotniska, żeby niszczyć linie zaopatrzeniowe. Tu potrzeba jest oczywiście artylerii rakietowej, artylerii lufowej. Potrzebne jest lotnictwo, które będzie uderzać bombami sterowanymi czy rakietami sterowanymi. Potrzebne jest oczywiście rozpoznanie, drony itd. itd. Także w tym kierunku uważam, że powinniśmy iść, aczkolwiek no to wiadomo, że to powinni się tym zająć opracowaniem całego planu obrony i modernizacją armii, no powinni się zająć wojskowi i MON przede wszystkim, no bo jednak tam muszą policzyć też i MON i ministerstwo zajmujące się Boże gospodarką, bo oni to muszą po prostu policzyć, bo to wszystko jest wypadkowe, prawda? Nasze potrzeby, jeśli chodzi o kwestie militarne, no jednak mają ten pułap finansowy, z którym jakoś trzeba się zmierzyć i gdzieś tu trzeba znaleźć jakieś pośrednie rozwiązanie. Aczkolwiek teraz widać, że no, MON się rozszalał. No, zobaczymy, jak to wyjdzie, bo jeszcze... To Ruscy tak mówią. Dobra, jesteśmy na półmetku spotkania. Myślę, że jeżeli Państwo mają jakieś pytania, to jest dobry czas, żeby rozpocząć taką szerszą dyskusję. W tej chwili pomóc Ukrainie wygrać tę wojnę. To jest to pierwsze. Tak, oczywiście. No, dla nas, w mojej ocenie, to jest zadanie pierwszorzędne i nawet pod tym kątem, bo jeszcze miałem Was też uspokoić trochę, bo tak... A to jeszcze nie było? Jeszcze nie. Uspokajające miało być to, że jest, przynajmniej w mojej ocenie, jest bardzo małe prawdopodobieństwo uderzenia rosyjskiego na Polskę. Także nawet mi się wydaje, że to nas powinno skłaniać do tego, by może już mowa o tych nowych dywizjach, o tej piątej powiedzmy dywizji, żeby budować przynajmniej część, jakiś komponent naszych sił zbrojnych, żeby on miał możliwości ekspedycyjne.
Moim zdaniem, jeśli Ukraina przegra i dostanie się pod strefę wpływów rosyjską, no to będziemy mieli bardzo duży problem jako Polska, żeby nawet zbudować takie siły zbrojne, które byłyby nas w stanie obronić z trzech kierunków na nas praktycznie. No bo mamy obwód kaliningradzki, Białoruś, Ukraina. NATO, Amerykanie i tak dalej. Tak, NATO i Amerykanie oczywiście, że tak, ale no jednak musimy mieć tutaj też sami zabezpieczenie. I gdyby nam tutaj Rosjanie rozstawili te wojska na całej naszej wschodniej granicy, no to mielibyśmy duży problem też taki polityczny. Ja mi się wydaje, że Amerykanie podjęliby tę grę i rozstawiliby tutaj wojska i nie ugięliby się przed Rosjanami, no, z tego względu, że nie mogliby okazać słabości, bo jakby przegrali z Rosjanami, to nikt by ich nie kalkulował w starciu z Chinami. Rosja jest wielokrotnie słabsza niż Chiny, prawda? Także oni tutaj nie mogliby odpuszczać, zresztą oni mają też, w mojej ocenie, takie możliwości, nawet chyba fizyczne jeszcze, żeby jednak prowadzić tą grę na dwa fronty, to znaczy i na... Bo oni muszą angażować różne typy, na różnych płaszczyznach muszą się angażować. Daleki Wschód to w zasadzie marynarka i lotnictwo, no a tutaj w Europie muszą angażować siły lądowe, no i jakby to są dwie różne sfery. Wiadomo, że te sfery w Ameryce walczą o finanse, tak więc jeśli chcą rozbudowywać marynarkę, no to część środków przerzucają tam kosztem na przykład sił zbrojnych lądowych, no ale wydaje mi się, że oni jeszcze są w stanie w tej chwili, przynajmniej z Rosją tutaj, postawić jakby odpowiednią siłę, żeby Rosjan zatrzymać. Głównie też z tej przyczyny, że Rosjanie bardzo dużo stracili na Ukrainie. Są naprawdę ponieśli tak duże straty, że odbudowa tego wszystkiego może potrwać lata i mało tego, co z naszej perspektywy jeszcze, co nas powinno zachęcać do tego, żeby inwestować w nasze siły zbrojne, bo ktoś może powiedzieć, że okej, skoro oni, Rosjanie, ponieśli straty, skoro to ryzyko wybuchu z NATO wojny jest znikome, bo przecież Rosjanie nie mieliby siły, żeby walczyć z NATO, no i taka jest prawda, nawet przed wojną na Ukrainie, to mimo wszystko, no to czemu mielibyśmy inwestować teraz w armię, skoro tak to się dla nas teoretycznie dobrze teraz toczy pod względem militarnym? No choćby z tej przyczyny, że nie wiem, czy pamiętacie Państwo, tak 10, właśnie 15 lat temu, jak były dyskusje o naszej obronności, to nawet sami nasi wojskowi często podnosili, że musimy tam zainwestować w to czy w tamto, bo musimy mieć tą zdolność odstraszania Rosjan. No i oni, wydaje mi się, że oni sami bez przekonania mówili, że odstraszania jest takim mrugnięciem oka, bo wszyscy mieli świadomość, że my tej armii nie mamy, zredukowaliśmy ją w ogóle jeszcze do trzech dywizji w pewnym momencie. A Rosjanie by nas zakryli czapkami, mają tysiące wozów, tysiące czołgów i w zasadzie my byśmy ich tylko odstraszali, prawda? I tak w zasadzie taka była tylko dyskusja. Ale teraz, kiedy ponieśli bardzo duże straty na Ukrainie, kiedy my w tej chwili przeznaczamy i jest takie przyzwolenie też społeczne i akceptacja społeczna, żeby te siły zbrojne rozwijać, no bo politycznie paręnaście lat temu to paliwem politycznym było to, że redukujemy armię, bo ona jest tylko kosztem, prawda? I wyborcy mówili prawda. No to politycy mówili, okej, to redukujemy. No teraz wyborcy sami widzą, że... Bo to też są kwestie polityczne, prawda? Wyborcy widzą, że bezpieczeństwo jest ważne, więc politycy mają paliwo, żeby inwestować i... Czy nie dyskutujemy dzisiaj o tym, że chcemy przeznaczyć 3% PKB na zbrojenia. Nie ma takiej teraz debaty, no jakby nikt nie podważa tego, że idziemy w tym kierunku, prawda? A jeszcze myślę, że 10-15 lat temu grubo byśmy się nad tym zastanawiali, czy 3% PKB to każdy by się zapłał za głowę, po co nam ta armia, prawda? Zupełnie inne realia, zupełnie inne czasy. No ale w tej chwili właśnie na skutek osłabienia armii rosyjskiej i tego, że już widać, że jeśli zainwestujemy w swoją armię konwencjonalną, to ona rzeczywiście może Rosjan odstraszać, przynajmniej od ataku konwencjonalnego. Bo to wiadomo, że sfera atomowa no to jest jakby poza naszym zasięgiem na razie, ale w przypadku ataku konwencjonalnego, gdybyśmy zainwestowali w rozwój armii i to ciągnęli teraz jakby tą politykę do końca, to przecież Rosjanie po swoich doświadczeniach na Ukrainie, bo to chodzi o ich perspektywę, nie o naszą, to nie chodzi o to, że my powiemy, że odstraszamy Rosjan, tylko to chodzi o to, że Rosjanie czują, że ojej, oni mają silną armię, to może nie wchodźmy, to chodzi o ich perspektywę. To oni po tych doświadczeniach na Ukrainie będą się bali konfliktu z inną silną armią, no, tylko tą silną armię trzeba mieć. Będzie naiwnością myślenie, że Rosjanie nie wyciągną też wniosków z tej kampanii. Oczywiście, że wyciągną, ale już będą
jakby mieli świadomości, że jeśli nie wszystko pójdzie po ich myśli, no to są, to mogą przegrać. I jakby to, ta ich pewność siebie została zachwiana w tej chwili bardzo mocno. A to jest gra też mocno taka psychologiczna, prawda? Na ile oni oceniają swoją siłę, na ile oceniają siłę potencjalnego przeciwnika. Także niezależnie od naszych sojuszy, niezależnie od warstwy politycznej, na tej niwie czysto militarnej rzeczywiście dzisiaj możemy powiedzieć, że inwestując w siły zbrojne, inwestujemy w odstraszanie. I teraz mowa o tym odstraszaniu to jest taka mowa o czymś realnym, bo jeszcze 10-15 lat temu to właśnie słowo odstraszenie to było naprawdę z przymrużeniem oka, bo nie można było odstraszać Rosjan i każdy o tym wiedział przecież, trzema dywizjami. Zresztą nikt wtedy nie kalkulował żadnego starcia militarnego, prawda? Także tak to mniej więcej wygląda. Ale co to znaczy odstraszać silną armią? Bo przykład Ukrainy pokazuje, że ani czołgi, ani F-16 nie są nie do tego potrzebne. A my kupujemy czołgi Abramsy i F-35. Ale Ukraińcy nie odstraszyli. To może inaczej pytanie sformułuję. Jaka powinna być armia właśnie dzisiaj, w dzisiejszych czasach? To może najpierw powiem, dlaczego nie odstraszyli, to też będzie się wiązało z tą armią. Nie odstraszyli dlatego, że Rosjanie mogli uderzyć na Ukrainę tak samo jak Hitler w 1939. Z trzech stron, jeszcze na Dniestrze mieli od strony zachodniej, gdzie Ukraińcy i tak musieli tam pilnować granicy, żeby nie wchodziły jednostki dywersyjne od strony Naddniestrza. Także Rosjanie mieli doskonałą pozycję geograficzną do tego, żeby Ukrainę uderzyć, żeby uderzyć Kijów od strony Białorusi. No przecież Białoruś była kluczowa w tym momencie. Także jakby geografia, oprócz tego oczywiście ta potrzeba uderzenia na Ukrainę była niezwykle ważna. Jakby tam to odstraszanie nie za bardzo zadziałało z tego względu, że Ukraina jest po prostu Rosji potrzebna. Ukraina niezależna od Moskwy to już jest osłabienie Rosji jako tako, a Ukraina dążąca do NATO, dążąca do Unii Europejskiej jest z perspektywy, która ma zagrożenie. Więc oni po prostu musieli coś zrobić z ich perspektywy. Nie chcę ich usprawiedliwiać, po prostu oni tak myślą. Oni musieli coś zrobić i musieli jakoś zadziałać. W związku z tym, ile by tam nie było czołgów na Ukrainie, to oni by tak uderzyli. Zresztą Ukraińcy przecież starali się robić co mogli, bo teraz co zrobili Ukraińcy, żeby się obronić, prawda? No to przecież oni po 2014 roku wrócili do poboru. Wrócili do poboru, stworzyli WOT, zwiększyli armię dwukrotnie tam ze 100 chyba 20-130 tysięcy do 240 tysięcy. Wymienili dowództwo. Oczywiście kadrowe zmiany i tak dalej, ale jakby tutaj już nie mówię o tych kadrach, które wiadomo było, że trzeba było wymienić, bo tam część kadr to prorosyjska totalnie, ale generalnie zwiększyli liczebność armii dwukrotnie, zwiększyli liczebność armii brygad pancernych z 2 do 5, zwiększyli brygad zmechanizowanych, nawet brygady lekkie uzbroili w czołgi, także Ukraińcy postawili na taką armię masową, ciężką, tak można powiedzieć tradycyjną, jeśli tak to można określić. I to im też w dużej części pomogło, bo jakby no, oni potrzebowali ilości, no bo mieli tyle kierunków do obrony, że gdyby mieli małą armię, no to Rosjanie by wchodzili gdzie by chcieli, bo po prostu samą masą by przepchnęli Ukraińców. A dzięki temu, że Ukraińcy mieli, przecież tak naprawdę Rosjanie atakowali mniej liczebnie armią, armię bardziej liczebnie, prawda? Oczywiście, że na pewnych kierunkach mieli przewagę, bo tu chodzi o skoncentrowanie sił w danym miejscu i tam uzyskanie przewagi liczebnej i tam pchanie jakby całej operacji do przodu. No ale mimo wszystko Ukraińcy, nawet tam gdzie się przebijali Rosjanie, czy tam gdzie ich zaskoczyli, to Ukraińcy później te siły dzięki tej swojej liczebności wypychali na kierunki, które były zagrożone i potrafili Rosjan zatrzymać, czy też ich później wypierać, czy przetrzymać ten atak i Rosjanie później musieli wycofać się z północy i z północnego wschodu z uwagi na rozciągnięte linie zaopatrzeniowe, które nie były po prostu bronione, bo nie było tam liczby. Rosjanie nie zaatakowali liczbą, a ich doktryna wojenna też zupełnie inaczej, jakby to, co oni pokazywali w Syrii, to było zupełnie coś innego niż to, co pokazali na Ukrainie. Na Ukrainie przecież wydaje mi się, że to względy polityczne zadecydowało o tym, jak się rozstrzygnęły pierwsze tygodnie tego konfliktu, bo Rosjanie wjeżdżali jak do siebie i nie prowadzili masowego ostrzału rakietowego i artyleryjskiego, nie bombardowali tych punktów oporu, po prostu wjeżdżali do przodu, omijali przeszkody i zostawiali za sobą pustą przestrzeń nieosłoniętą. No to wydaje się, że to
zupełnie zadziałali wbrew temu, czego byśmy się mogli spodziewać po tym, co oni zakładali i co pokazywali. Wszystko zrobili. No tak. Przygotowali się na przykład na południu na... Klęska i kompromitacja kacapów. Tak, ale no jeszcze w mojej ocenie najgorsze jeszcze przed Ukraińcami i należy spodziewać się drugiego uderzenia na Kijów. Pytanie kiedy? Bo zajęcie jednego, drugiego, trzeciego obwodu ukraińskiego ze strony Rosjan im nic nie daje. To jest to, o czym mówiłem wcześniej. Oni chcą uzyskać pewne koncesje polityczne, gospodarcze, technologiczne. Jeśli oni zajmą sobie 2-3 regiony ukraińskie, to co im to da na arenie międzynarodowej? Nic. Oni nic nie uzyskają. Oni osłabią trochę Ukraińców, ale nie będą mogli cisnąć NATO, bo nie będą mieli tej granicy dodatkowej z NATO. Nie będą mogli podważać wiarygodności Stanów Zjednoczonych. W zasadzie to im nic nie da. Dlatego ich celem strategicznym na początku był Kijów. I ten cel strategiczny się nie zmienił w mojej ocenie. I będziemy świadkami jeszcze jednego uderzenia na Kijów, jeśli... Teraz pytanie, kiedy oni się do tego zdążą przygotować? Bo na tą chwilę jest brak tej mobilizacji, którą w zasadzie sami rosyjscy, po stronie rosyjskiej, komentatorzy czy też eksperci mówią, że to jest jak... No, nami, Ukraińcom, trzeba się cieszyć, tak, z naszej strony, że nie ogłosili tej mobilizacji, na przykład walczą w ten sposób, że te jednostki, które no jednak ponoszą duże, ciężkie straty w walce z Ukraińcami, one nie są rotowane, nie są uzupełniane ludźmi z mobilizacji, w związku z czym, kontynuując walkę, giną cały czas ci żołnierze doświadczeni, oficerowie doświadczeni, zawodowi itd., itd. Więc jeśli oni stracą te jednostki do końca, to już to będzie nie do odzyskania, bo później, jeśli ogłoszą tę mobilizację, to już będą mieli samych ludzi, którzy ledwie obsługują kałasznikowy. Znaczy, ja mówię tu w dużym takim uproszczeniu, w dużym skrócie, ale na to wskazują sami komentatorzy rosyjscy, że strona rosyjska powinna już dawno ogłosić mobilizację i straty uzupełniać ludźmi z mobilizacji. Tak samo jak robią to w tej chwili Ukraińcy, bo Ukraińcy powołali teraz olbrzymią przyszłość. Nie wiem, teraz Zełenski chyba mówi coś o 700 tysiącach. Ja myślę, że to jest trochę przesadzone szacunki, że tyle osób mają pod bronią, ale jeśli oni startowali 24 lutego, zakładając tą armię zawodową 240 tysięcy, w ciągu 2 tygodni, bodaj z tego co pamiętam, doszło 100 tysięcy ochotników do WOT. A to byli przeważnie ludzie przestrzelani, bo to ten pobór zrobił swoje, to byli ludzie po przeszkoleniu. Więc... Tym bardziej, że oni odbywali tury właśnie w Donbasie. Tak, oni odbywali tury, ale w Donbasie odbywali tury zawodowcy. Natomiast ci, którzy później doszli do WOT-u, no to jednak byli z poboru, nie? Ale no, mimo wszystko no, Ukraińcy rotują, mają dopływ tej świeżej krwi i ci ludzie, którzy są doświadczeni... Ilu Ukraińców z zagranicy wróciło? Ale nie badałem tych statystyk, ale na takiej bazie, bo akurat prowadzimy kilka firm takich transportowych, które opierały się o pracowników z Ukrainy, to mogę powiedzieć, że w sektorze transportowym w pewnym momencie był naprawdę duży problem, bo firmy polizingowały samochody ciężarowe, które jak stoją, to firma traci, no bo leasing trzeba płacić, a samochód stoi. A kierowcy właśnie wrócili na Ukrainę, tych Ukraińców z kolei, którzy chcieli wyjechać, już nie wypuszczali Ukraińcy ze swojego, tylko wiadomo, kobiety i dzieci. Więc jakby widać było, że sporo osób wróciło. Nie wiem, jak to jest w liczbach i w statystyce, ale ja widziałem to na jakby na takiej bardzo komórkowej jakby płaszczyźnie, tak. A że to było Rosjanie widoczne. Nie robią tej mobilizacji? Nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie, jeżeli ich koniecznością jest tak atak na Kijów, aby uzyskać cele strategiczne, to według tego, co Pan mówi, to ta armia się wkrótce zużyje. I co wtedy? Wtedy atak na Kijów w ogóle nie będzie realny. Teoretycznie są... Dlatego pytanie Pani tak, jest bardzo zasadne, no bo... Tak, ja jakby wiem do czego to zmierza. Ja nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie, wiem, że są głosy o tym, że jest mobilizacja częściowa, tajna, jakiejś części społeczeństwa. Zostały podjęte ustawy, już teraz nie pamiętam dokładnie kiedy i jak one się nazywały, ale wiem, że poprzesuwano te roczniki osób, które można z powrotem powołać do wojska. Nie? Czyli tam były ustawy, że tam przykładowo mówię, już nie pamiętam dokładnych danych, ale powiedzmy, że do 30 roku życia można było pobierać. No to oni wydłużyli to na przykład że nawet 55 lat mogło z powrotem brać do wojska, prawda? Czyli to widać, że poszukują tych kadr i po coś to było robione. Chętnych podobno nie ma.
Proszę? Chętnych podobno nie ma. Chętnych też słyszałem, że jakby chętnych nie ma, ale jednak w społeczeństwie jest poparcie dla, tak widzi się to poparcie dla wojny. Więc to jest ciekawe, że poparcie ogólnie dla wojny jest, ale może nie walczy ktoś inny, prawda? Społeczeństwo nie wie, co się dzieje i nie wie, o co chodzi. Tak. No w mojej ocenie być może jest tak, że bo sprzęt jest transportowany z dalekiego wschodu, z różnych części kraju, wyciągany jest z magazynów, więc Rosjanie cały czas, non-stop, jak to się zimy, zwożą sprzęt, czy to jakiś starszy i tak dalej. Białoruskich. Nawet podobno z białoruskich magazynów biorą, chociaż nie wiem, czy to akurat dla Rosjan, może to Białorusini dla siebie wyciągają, bo ja uważam, że karta białoruska nie została jeszcze odkryta, to znaczy Łukaszenko bardzo sprytnie stara się jeszcze jako taką dystansować. Wiadomo, że zezwolił na ten atak ze swojego terytorium, jest uczestnikiem tej wojny i tak dalej, i tak dalej. Ale armia białoruska się nie zaangażowała. A wydaje mi się, że patrząc właśnie na tą ogólną sytuację, Putin chce albo będzie żądał od Łukaszenki, żeby rzeczywiście armia białoruska wzięła udział w tym ewentualnym drugim natarciu na Kijów i albo Łukaszenko się ugnie, albo zostanie po prostu wymieniony, bo po co taki sojusznik, na którym nie można polegać, jeśli można tak w kontekście sojuszniczym tak, postrzegać te relacje. Koalicja białoruska by się zgodziła, żeby jakieś takie... Na pewno ze strony rosyjskiej będą w tym kierunku naciski, jestem tego przekonany. Czy Białorusini... Nie wiem, wydaje mi się, że tam już jest tak mocno to wszystko podległe pod Moskwę. Po prostu Białorusini przegrali, to jest taki paradoks trochę, bo Białorusini przegrali swoją przyszłość, a może nie przegrali, może i tak by się tak potoczyło, ale w momencie, kiedy wyszli na te protesty masowe, po tym, może to tutaj Państwa zadziwi, ale w mojej ocenie tak było, bo nie wiem, czy pamiętacie chronologię wydarzeń. Było tak, że to był chyba 2019 rok, tak? Na początku, czy 2019, bo to chyba było przed COVID-em jeszcze. Łukaszenko jeszcze wtedy grał i dystansował się od Putina, na co odpowiedzią było odcięcie od gazu i odcięcie od ropy. I to był oczywiście taki żelazna karta Rosjan, słuchajcie, nie wyżyjecie bez nas, więc albo się zgodzicie na tą dalszą, na to dalsze połączenie z Rosją, albo będziemy grać bardzo twardo. No i w tym momencie włączyli się Amerykanie, zresztą Polacy też. Nie wiem, czy Państwo pamiętacie, jak Białoruś została odcięta od gazu, to myśmy powiedzieli, że będziemy, i od ropy, myśmy powiedzieli, że będziemy rewersem i wysyłać surowce. Litwini zgodzili się na transport gazu przez ich terminal LNG i ten gaz już tam miał płynąć przez Litwę. Czyli innymi słowy wydawało się, że ten rosyjski szantaż energetyczny jakby został zneutralizowany. I Amerykanom udało się w jakiś sposób przeciągnąć być może tego Łukaszenkę na swoją stronę. Wydawało się, że pozostawała kwestia militarna. Znaczy, co zrobimy my jako NATO, jeśli Rosjanie powiedzą, no to wchodzimy na Białoruś, prawda, siłowo, militarnie przejmujemy po prostu to państwo, no to na to byśmy chyba nie mieli odpowiedzi, bo my tu w Polsce nie jesteśmy nawet dzisiaj jeszcze przygotowani na to, żeby gdziekolwiek wychodzić poza nasze granice, kogokolwiek bronić. Amerykanów tutaj nie było, zresztą teraz też jeszcze dopiero co te siły swoje przerzucają. Więc na to nie było odpowiedzi, ale Rosjanie nawet tego nie musieli zrobić, bo później były te wybory prezydenckie i całe społeczeństwo białoruskie, oczywiście słusznie, oczywiście to był oddolny ruch, ale wydaje mi się, że ten oddolny ruch jednak był później wspomagany, kierowany też przez służby rosyjskie, bo Rosjanom było na korzyść wywołanie przez Białorusinów presji na Łukaszenkę. Bo jeśli Łukaszenka nie ma oparcia w swoim społeczeństwie, w swoim państwie, to musi szukać tego oparcia na zewnątrz. I to oparcie oczywiście mógł znaleźć tylko w Putinie. Więc pojechał do Putina, dogadali się, Putin go wsparł politycznie, przeczekali te protesty. Podejrzewam, że Rosjanie sami się zdziwili, że te protesty trwały tak długo, bo one przecież trwały miesiącami, prawda? Tam miesiącami chodzili po tym Mińsku. Także wydaje mi się, że
Białorusini trochę nie wyczuli momentu, bo też tak było widać po reakcji Amerykanów, że oni byli zdziwieni, że no jak, to szło wszystko dobrze, zabezpieczyliśmy gaz, zabezpieczyliśmy ropę tym Białorusinom, chyba się dogadaliśmy z tym Łukaszenką, będzie dobrze. I nagle się okazało, że są te protesty, Łukaszenka jedzie do Putina i koniec tematu. Białoruś już jest przegrana, już jest po stronie rosyjskiej i nie ma od tego odwrotu. Teraz pytanie właśnie, na ile Łukaszenko w tej chwili jest w stanie się jeszcze jakoś dystansować od tego, co mu każą w Kremlu. No także tak jakby to ten wątek białoruski, tak bym to opisał. Jakieś pytania od Państwa? No ja właśnie może przepraszam, dopytam, bo to pytanie uciekło. Jaka powinna być polska armia? Właśnie, jaka powinna być polska armia? Dzisiaj. No. Patrząc na te doświadczenia właśnie wojny w Rosji z Ukrainą. No właśnie, W kontekście armii trzeba po prostu mówić, dyskutować jako o potencjale. My musimy być przygotowani na wiele wariantów. Nie może nas interesować jednowariantowość, ponieważ jak ci się wariant nie sprawdzi, a my się przygotujemy tylko na ten wariant, no to leżymy. Musimy mieć armię elastyczną, która jest w stanie odpowiedzieć na każdy rodzaj zagrożeń. To jest takie, wiadomo, że to jest ogólne, może nic odkrywczego, no ale jednak tak jest. Potrzebujemy mieć lotnictwo, bo lotnictwo pełni pewne role w pewnych sytuacjach. Potrzebujemy mieć marynarkę wojenną, o czym pisałem już tyle artykułów, że naprawdę mógłbym tu 3 godziny teraz spędzić z Państwem i przekonać Was do tego, że marynarka wojenna nam jest potrzebna. Zwłaszcza, że teraz, kiedy niemal 100% surowców energetycznych będziemy pozyskiwać drogą morską. Baltic Pipe, terminale LNG, naftoport. Jeszcze naftoportem w Gdańsku będziemy przesyłać ropę do Niemiec. Także jeśli ktoś mówi, że marynarka wojenna z silnymi okrętami nam nie jest potrzebna, no to jest jakiś katastrofalny błąd, katastrofalne myślenie. Mogę na chwilę? Jeśli chodzi o marynarkę wojenną, czy ta marynarka wojenna powinna bronić polskiego wybrzeża, czy właśnie Baltic Pipe? Czy można to w jakiś sposób rozróżnić? No bo jeśli bronimy naszego wybrzeża, no to okręty nie są potrzebne, prawda? Wystarczą pociski typu Neptun na przykład, chociażby, prawda? To nie jest prawda, to nie jest do końca prawda. Co to znaczy obrona wybrzeża? To znaczy... Czy my bronimy piasku, czy chcemy się bronić przed desantem? No, co jest najważniejsze na wybrzeżu? Najważniejsze na wybrzeżu to jest to, co wymieniłem. Gazoporty, naftoporty, magazyny tych surowców energetycznych, podłącza nawet Baltic Pipe, nasze porty, nawet transportowe, przeładunkowe, czy też wojenne. Będzie elektrownia atomowa na wybrzeżu. To są cele na wybrzeżu. Jak obronić je z wybrzeża? Jest coś takiego jak horyzont radarowy. Jeśli my postawimy radar na wybrzeżu, to on widzi mniej więcej 50 km do przodu. Jeśli na 55 km, mówię w dużym uproszczeniu, będzie okręt, to on będzie niewidoczny dla radaru. Jeśli będzie niewidoczny dla radaru, a jego zasięg rakiet będzie powiedzmy 60 km, to on zestrzeli nam na przykład cel na wybrzeżu typu terminal LNG i sobie odpłynie. Oczywiście, że możemy wydłużyć to spektrum naszego widzenia przez radary na przykład w powietrzu, no ale jeśli chcemy wynieść radar w powietrze, czyli kupujemy powiedzmy samolot rozpoznania, prawda? To ten samolot, który lata w powietrzu, to on jak widzi ten okręt, to on też jest widoczny z tego okrętu, czyli go można zestrzelić rakietą, nie wiem, może powietrze, albo może go zestrzelić inny samolot. Więc żeby ochronić ten samolot, to my musimy mieć swoje samoloty w powietrzu i my musimy odstraszać jeszcze te okręty, które tam pływają. A te okręty też mogą strzelać do naszych samolotów, więc to wszystko jest złożone. My żeby odepchnąć od wybrzeża, żeby odepchnąć Rosjan od tego wybrzeża, nawet żeby nie podpłynęli pod te 50 km, bo jeśli oni będą na 60 km od naszego wybrzeża, to my już przegraliśmy. Oni mogą podpłynąć tą flotą w godzinie zero, wystrzelić wszystkie rakiety z tych okrętów, zniszczyć nam całą infrastrukturę i później powiedzmy zatopimy im trzy okręty. No i kto poniesie większe straty? My bez ropy, bez gazu, bez prądu, bo jeszcze jest przecież połączenie energetyczne Szwecja, Polska, gdzie bardzo dużo importujemy energii elektrycznej ze Szwecji, to też ten kabel można przeciąć, prawda? Nie tylko Baltic Pipe. Także my musimy po prostu zupełnie wypchnąć z tego rejonu zachodniego Morza Bałtyckiego. W ogóle my musimy ich zamknąć w Zatoce Gdańskiej. Jak to zrobić? My oczywiście tego nie zrobimy trzema miecznikami, ale jeśli my będziemy mieli swoją flotę, która da naszym sojusznikom obronę przeciwpowietrzną, obronę przeciwrakietową, obronę przeciwokrętną podwodną, czyli będziemy mieli innymi słowy taki potencjał, żeby stworzyć swój bąbel
taki antydostępowy dla sojuszników, to jeśli oni nam podeszlą swoje okręty, Duńczycy mogliby nam podesłać na przykład 3 swoje fregaty plus okręt wsparcia. Wszystko po 6 tysięcy ton wyporności. To są takie całkiem niezłe okręty, prawda? Szwedzi nie za bardzo mają nam co wysłać tak naprawdę, bo oni mają tak słabą flotę, że pilnują tego, co mogą. Oni mają tak naprawdę swoje lotniskowce na Bałtyku, tak? Wyspy, Gotlandię i tak dalej. Tam stawiają swoje radary, stawiają swoje systemy przeciwlotnicze, przeciwrakietowe i bronią wybrzeża Szwecji na wyspach. My tych wysp nie mamy. My musimy wysłać okręt głęboko na morze. Musimy, tak w dużym uproszczeniu, jeśli my postawimy swoje okręty 50 km od wybrzeża naszego, to nasze okręty z naszych radarów widzą dalsze 50 km, czyli my widzimy wrogie okręty już na 100 km od wybrzeża. I Rosjanie już na 100 km od wybrzeża nie mogą podejść bezkarnie i dostrzeżeni, prawda? Dodatkowo dajemy wsparcie dla naszego lotnictwa, które już może latać nad Morzem Bałtyckim, a nie mogłoby latać, gdyby tam była flota rosyjska, a nie nasza, prawda? Dodatkowo nasze wyrzutnie przeciwokrętowych pocisków, które stoją na wybrzeżu i one mają zasięg 300 km. Tylko my nie widzimy na 300 km, my musimy tam widzieć. Więc tam musi być radar tam gdzieś daleko, który pokaże tej rakiecie, że tam musisz lecieć. Jeśli my tam mamy okręt, który ma dobry radar i on pokaże, słuchaj, lecisz tam, to my naprawdę możemy wtedy rzeczywiście tą naszą skromną flotę wesprzeć rakietami z wybrzeża, wesprzeć lotnictwem, oprócz tego ściągnąć sojuszników, którzy chętnie wtedy przypłyną tutaj bronić, czy nawet próbując zamknąć Rosjan w Zatoce Gdańskiej, no bo widzą, że my posiadamy własną flotę, własny potencjał i my nie jesteśmy takim, pomóżcie nam, bo mamy tutaj taką Zatokę Gdańską i tam mamy bardzo ważne rzeczy, bo tam mamy naftoport, mamy gazoport, prawda, pomóżcie nam. No nie, dajemy swoją siłę i mówimy, to słuchajcie, jak się dołączycie wy i wy, stworzymy jakiś zespół, zamykamy Rosjan dzięki temu. W tej chwili nie ma takiej możliwości, jeśli chodzi o lokalne państwa. Problemem jest chyba obwód kaliningradzki, nasycenie broni rakietowej, prawda? Więc i tutaj myślę, że w przeciągu godziny polskie wybrzeże zostałyby zmiecione. To znaczy, no, akurat jeśli chodzi o Trójmiasto, no tam jest trudna sytuacja. Tam trzeba mieć systemy przeciwrakietowe i takie systemy pozyskujemy. Na ile to będzie skuteczne w obronie, to jest trudno stwierdzić, no ale przynajmniej część wybrzeża musimy bronić, na przykład Świnoujście i tamtą stronę zachodnią, no to jak najbardziej możemy to wybronić, tylko trzeba mieć tą flotę, która będzie tam operować. Jednocześnie, dlaczego mamy się obawiać tego ataku na nasze Trójmiasto, to możemy zagróźmy atakiem na obwód kaliningradzki i tam strategiczne miejsca. I zobaczmy teraz, jeśli my chcemy zagrozić temu obwodowi, to możemy nie tylko od strony lądu, gdzie tam, powiedzmy, budujemy wyrzutnie, budujemy obronę przeciwrakietową, czy stawiamy na przykład wyrzutnie przeciwokrętowe gdzieś na Helu. My geograficznie w Zatoce Gdańskiej mamy świetne położenie, dlaczego mamy odpuszczać? To my mamy właśnie Półwysep Helski, na którym możemy sobie coś rozmieścić i dzięki temu to my kontrolujemy wyjścia z Zatoki Gdańskiej, a niekoniecznie Rosjanie. I teraz, jeśli my tam jeszcze postawimy gdzieś flotę, ja nie mówię, żeby podpływać pod brzeg rosyjski, żeby oni mogli do nas strzelać do kaczek, ale postawmy właśnie na 60 km dobrą flotę z dobrą obroną przeciwrakietową. Rosjanie nie mają tylu efektorów, żeby zatopić wszystko, co tam pływa. Myślę, że to porównywalne by było z zagrożeniem na Kubie w czasie kryzysu kubańskiego. Jeśli Rosjanie zauważyliby instalowanie na Helu rakiet dalekiego zasięgu, to myślę, by... Znaczy ja nie mówię o rakietach dalekiego zasięgu, ja mówię o tym, że my tam przejeżdżamy, ale przecież my tam możemy przejechać w ciągu nocy morską jednostką rakietową i oni nawet nie muszą wiedzieć, że to tam stoi. A ona może stamtąd wystrzelić rakietę do czegoś, co wypływa. Myślę, że tam budowanie jakikolwiek... Nie, ale ja mówię o ruchomych systemach na kołach. Czy tam Patriot pan wyszle... To jest porównanie do Westerplatte 39 i montowanie... Ale pan mówi o obronie, a ja mówię o tym, żeby wywrzeć nacisk, na tak duży nacisk, żeby to oni myśleli jeśli o obronie. Jeśli wywrzeć nacisk, no to druga strona musi odczuć ten nacisk, więc tak. Jeśli odczuje ten nacisk, no to rozpocznie się kontrakcją. I teraz pytanie jest, kiedy Rosjanie wypowiedzą wojnę? Kiedy będą czuli nacisk i będą widzieli presję, będą widzieli naszą siłę? Czy nie będą widzieli tej siły i nie będą czuli tej presji? Zamknięcie tranzytu przez państwo litewskie pokazuje, prawda? Stopień zagrożenia. Więc myślę, że zamknięcie tranzytu, a umieszczenie
mobilnych wyrzutni rakiet w pobliżu granicy z obwodem kaliningradzkim, myślę, że to zwiększyło. Nie, no na granicy, na samej granicy, to tam taktycznie to nie byłoby sensu, no przecież Rosjanie by to widzieli i by mogli to zniszczyć, nie? Ale jeśli na przykład mamy Hajmarsy, mamy Patrioty, mamy tą swoją morską jednostkę rakietową i on, te wszystkie siły zostałyby rozmieszczone gdzieś właśnie w pobliżu Trójmiasta, czy właśnie przy Półwyspie Helskim. Tam gdzieś byśmy na północ Półwyspu Helskiego rozmieścili jeszcze flotę z naszymi sojusznikami. No jeszcze by tam latało lotnictwo. Gwarantuję, że Rosjanie baliby się wyściubić nosa z tego obwodu. Oni by zaczęli zastanawiać, skoro zagrożone są nasze lotniska, bo mogą nas bombardować lotniska, mogą nas bombardować porty, to czy my może nie powinniśmy się ewakuować stamtąd, bo stracimy na przykład wszystko w ataku, czy może zwiększać tam obecność? Tutaj już jest dylemat. Dzisiaj nie mają takiego dylematu. Dzisiaj ładują tutaj, co mają, bo wiedzą, że im więcej tu wrzucą do obwodu kaliningradzkiego, tym więcej nam narobią szkody i to my myślimy, o Jezu, Iskandery, o Jezu, mają samoloty, o Jezu, mają flotę bałtycką. I tylko myślimy, o Jezu, tutaj wszędzie jest zagrożenie. No, przecież ta flota też ma problem z obserwacją przestrzeni. Flota bałtycka... Teren jest równy jak stół. Tak. Okno radarowe jest takie, że przy okolicach Gdańska to jest 350 metrów wysokości. Tak. Na tym pułapie, do tego pułapu lecących samolotów Rosjanie w obwodzie kaliningradzkim nie widzą. To działa w obie strony. Tak. Więc ja sądzę, że to w pierwszej kolejności to co trzeba byłoby zrobić, bo istnienie floty w sensie jednostek, nowoczesnych jednostek morskich tak. Uważam za rzecz całkowicie oczywistą. Dlatego w pierwszej kolejności trzeba byłoby przenieść bazę naszej marynarki wojennej z Oksywia do Świnoujścia. Tym bardziej, że są tam warunki, jeśli chodzi o przestrzeń. Bo dzisiaj mamy taką sytuację, oczywiście to działa w obie strony, w której okręty zgromadzone na Oksywiu mogą nie być w morze, mogą zostać zniszczone uderzeniem rakietowym. To działa w obie strony, bo tak samo można zniszczyć Bałtyjsk. I tamtejsze zgrupowanie trzeba stworzyć do tego odpowiednie narzędzie. Ja się zgodzę z panem przede wszystkim w jednej rzeczy, że działania wobec Rosjan na Bałtyku powinny mieć charakter aktywny. Tak. Czyli trzeba ich zapędzać do narożnika i to nie do Zatoki Gdańskiej, a do fińskiej. Tak. Tak jak to zrobiono w 1941 roku, gdzie flota bałtycka została... Z punktu widzenia geografii, oni mają tam niekorzystne warunki, a jeszcze jak wejdzie Szwecja i Finlandia do NATO, to oni mają całe otoczenie... No trzeba zmusić do czegoś. Tak, ono jest, całe otoczenie jest wrogie, ale z jednym tylko bym polemizował argumentem, bo on jest często podnoszony, a w mojej ocenie za dużą wagę do tego przywiązujemy. Znaczy argument taki, że flota może nie wyjść z portu, gdy zacznie się wojna. Nie było takiej sytuacji. Nawet w 1939 roku, kiedy przecież Niemcy mogli kamieniami niemalże rzucać do naszego portu w Gdyni, prawda? Bo przecież Gdańsk był tak naprawdę po ich stronie, to nasza flota jednak wcześniej, okręty niszczyciele zdążyły sobie wypłynąć, bo wiadomo było, że się zbliża wojna i ewakuowaliśmy je. Okręty, mówię o niszczycielach, okręty podwodne wyszły, postawiły miny i zdążyły się ewakuować. Tak naprawdę ruchy flot zaczną się przed wojną. I my to będziemy widzieć, oni to będą widzieć i my też wyjdziemy w morze. To nie będzie tak, że oni nie wyjdą swoją flotą i będą nas zaatakują nasze porty, bo zobaczą, że my nie wychodzimy. Jak będzie napięcie, to będziemy przecież to widzieć. Zobaczmy, co się działo na Ukrainie. Myśmy widzieli, że Rosjanie przygotowują się do ataku od kwietnia 2021 roku. Już wtedy było w informacji publicznej było wiadomo, że oni tam się coś szykują. Oczywiście każdy. To był element nacisku. Tak, to był element nacisku. Nie każdy w to wierzył, nie każdy jakby każdy widział, że się mobilizują, nie każdy wiedział, że uderzą. Ale co to powodowało? No jeśli oni się przygotowują, to widać miesiące przygotowań. No może trochę to krócej by trwało, ale to po prostu widać, że trzeba podjąć szereg akcji, podciągnąć logistykę, czy zrobić pewne rzeczy, które po prostu widać. I jeśli to widać, to my też reagujemy. Ale flota ukraińska nie wyszła w morze. No ale Ukraina nie miała floty. Mamy w tym momencie? No my nie mamy dlatego, ale no i teraz my potrzebujemy tej floty. Program Miecznik to za mało? Co dalej powinniśmy zrobić? Znaczy mi się wydaje, że ten program Miecznik to jest minimum, znaczy to nie jest, to jest oczywiście, że za mało, bo jeszcze jest program Orka, który musimy zrealizować. Oprócz tego wiem, że, bo, Boże, to było rok temu, czy półtora roku temu, ogłoszono taki duży plan w ramach modernizacji technicznej, duży plan rozbudowy marynarki wojennej i tam były zapisane właśnie program Orka na okręty podwodne, program Miecznik na te trzy fregaty, tam chyba dwa okręty podwodne i oprócz tego gdzieś czytałem ostatnio, że mamy też
w świadomości, żeby postawić jednak parę jednostek małych okrętów rakietowych, co by było dobrym pomysłem w kontekście tego, że dalibyśmy im ochronę przeciwlotniczą, przeciwrakietową ze strony większych jednostek mieczników, tak? Także ta rozbudowa floty, wydaje mi się, że ona będzie wystarczająca. Zresztą my nie musimy tej floty mieć niewiadomo jak dużej. My musimy mieć ją na tyle dużą, żeby włącznie z naszymi sojusznikami zatrzymać Rosjan. My nie musimy ich sami zatrzymywać. Zatem też odnośnie floty bałtyckiej, bo ostatnio o tym właśnie pisałem, więc trochę jestem na świeżo z tym tematem, więc mogę w dużych szczegółach, w większych szczegółach mówić w tym zakresie. Flota bałtycka jest ogromna, bo tam jest chyba 30 jednostek takich bitewnych, nazwijmy to. No, oprócz tego jest kilkadziesiąt jednostek wsparcia. Przy czym tam jest jeden niszczyciel i chyba dwie czy trzy fregaty, które mają potencjał obrony przeciwlotniczej i to są jednostki 30-letnie. To jest coś a la Moskwa, która została zatopiona, tak? Także Rosjanie z tą flotą nie za bardzo mają jak wychodzić daleko od swoich portów, bo są podatni na zniszczenie od strony lotnictwa, czy nawet jednostek właśnie wyrzutni rakietowych, czy nawet od wrogiej floty, bo nowoczesne natowskie fregaty, na przykład duńskie, są naprawdę świetne okręty wielozadaniowe. One tam mają pewne mankamenty, Duńczycy mogą to jeszcze tam powiedzmy nadrobić, bo zostawili tam sobie na tych okrętach pewnego rodzaju możliwości jeszcze ulepszania czy zwiększenia potencjału okrętów. W każdym razie chodzi o to, że nawet mniej liczebnie flota NATO, która jest nowoczesna i posiada osłonę przeciwrakietową, jest w stanie wytrzymać jakąś sporą salwę przeciwnika, jeśli chodzi o rakiety, prawda? Bo w tej chwili na morzu toczy się walka rakietowo, tak? Czyli wystrzeliwujemy swoje rakiety, które zatapiają przeciwnika, przeciwnik wystrzeliwuje swoje rakiety. Na takich dystansach to się mniej więcej dzieje. Na kilkudziesięciu kilometrach. I teraz, jeśli my posiadamy kilka okrętów, które są w stanie, powiedzmy, jeden okręt zestrzelić kilkanaście, kilkadziesiąt rakiet, które do nas zmierzają i mamy taki zespół okrętów, kilkunastu, no to żeby zatopić ten zespół, żeby chociaż trafić, to trzeba niewyobrażalnej ilości rakiet, prawda? Żeby przebić się przez tą obronę. Natomiast jeśli Rosjanie mają tylko trzy stare okręty, które naprawdę ich zdolności przeciwlotnicze, przeciwrakietowe są wątpliwe i wysłaliby taki zespół nawet tych 30 okrętów, to przez te okręty naprawdę byłyby zatapiane jeden po drugim, moim zdaniem. Po prostu leciałyby ze strony NATO rakiety przeciwokrętowe i te okręty nie byłyby w stanie się przed tymi rakietami bronić, po prostu. Może by zestrzelił jedną, drugą, trzecią, po salwie 5-10 okręt by szedł, zostałby trafiony. Zresztą to byłyby, to są głównie korwety, małe jednostki, czy też jednostki rakietowe, więc one mogłyby być nawet od razu zniszczone. Natomiast przy zespołach okrętów, które dysponują naprawdę silnym takim bąblem właśnie przeciwrakietowym czy przeciwlotniczym, no zatopienie okrętu wrogiego, no to wymaga bardzo dużego ataku, prawda? Dużej ilości rakiet. Czy teraz Rosjanie muszą kalkulować, wysyłamy swoją flotę, możemy spotkać jakąś tam mniejszą, ale powiedzmy silną flotę NATO i teraz tak, oni są w stanie na przykład przetrwać naszą salwę, a my nie jesteśmy w stanie przetrwać ich salwy. To Rosjanie wyjdą się bić na morze, czy nie wyjdą? No to już mają dylemat, prawda? A jeszcze nie dołączy do lotnictwo. Szwedzi, gdyby dołączyli do NATO, oni posiadają Gripeny. Do Gripenów mają pociski przeciwokrętowe, te same, które mamy zresztą, inny model, ale jakby ten sam typ, co my mamy w morskiej jednostce rakietowej. Czyli to są bardzo, bardzo, bardzo dobre narzędzie do zatopienia okrętu. Czyli Szwedzi już mają lotnictwo z tego rodzaju uzbrojenia. My kupujemy F-35. Teraz sobie wyobraźcie Państwo takie zestawienie. Mamy nowoczesną marynarkę, która wypływa w morze i nad tą marynarką krążą F-35. F-35 lecą wysoko, bo mają obniżoną wykrywalność, więc mogą sobie pozwolić, żeby lecieć trochę wyżej, bez ryzyka własnego albo z minimalnym ryzykiem. I one dają te widmo radarowe, poszerzają nam horyzont radarowy i dają nam możliwość dostrzeżenia jednostek wrogich morskich na dalszą odległość, a jednocześnie kontrolujemy wrogie samoloty, które by podchodziły do naszych okrętów na niskim pułapie, żeby uniknąć oczywiście naszych radarów. Czyli ten zestaw F-35 plus mieczniki ochraniają nasze samoloty swoimi systemami przeciwlotniczymi, prawda? Oprócz tego samoloty jeszcze mogą uderzać na okręty przeciwnika, bo pod F-35 da się pod,
podpiąć rakiety przeciwokrętowe. Także w tym momencie jakby ta flota rosyjska i lotnictwo rosyjskie naprawdę miałoby duży problem, bo oni nie mają jednostek piątej generacji, jeśli chodzi o lotnictwo. Nie mogą sobie, jeśli mają F-35 naprzeciwko sobie, to latanie w powietrzu dla nich to jest ryzyko duże. Ale zawsze trzeba brać pod uwagę taki wariant, jaki pojawił się na Morzu Czarnym. To znaczy, że wejdą na Akwen, czy w tym wypadku na Bałtyk, jednostki z innych flot rosyjskich. Czyli na przykład będzie przemieszczenie jednostek z floty północnej, bądź też z floty czarnomorskiej. I nagle zrobi się koncentracja okrętów taka jak na Morzu Czarnym. Nawet jeśli założyć, że Duńczycy przepuściliby te jednostki, no bo przecież cieśniny duńskie są kontrolowane przez państwo. A to może być okres przed... Ja wiem, ale to mogą być manewry, prawda? Tak. Ale no to jeśli są manewry po stronie rosyjskiej, to proszę zauważyć, że zawsze są manewry po stronie NATO. I trzeba kalkulować, że po naszej stronie też się pojawią nowe jednostki. Na przykład są dwa zespoły uderzeniowe NATO, morskie. One się składają, że ważne, z czterech fregat, które są jakby mają jakby dawać tą szybką reakcję, tak? Na ewentualne zagrożenia, czyli one są w tej chwili cały czas jakby gotowe do działania. I choćby na przykład to, tak? Tutaj można wysłać taki zespół okrętów. Teraz w tej chwili zauważcie Państwo, że to jest trochę, ja się nie spodziewałem, że doczekam się takich czasów, ale no, amerykański okręt WASP to jest może nie lotniskowiec, ale to jest okręt 40 tysięcy ton wyporności. Tak dla porównania, on zabiera ze sobą, może zabrać na swój pokład oprócz śmigłowców, oprócz jeszcze tam jednostek desantowej, bo to jest okręt desantowy, może zabrać 20 na przykład F-35. No to on ma taki potencjał, jeśli chodzi o samo zabranie lotnictwa, jak ten pseudolotniskowiec, w zasadzie krążownik rosyjski, prawda? Czy też mowa o niezatapialnym, a cały czas płonącym w jakichś dokach Kuzniecowie, tak? Także, a jeszcze Brytyjczycy wysyłają teraz, nie wiem, czy już ten okręt przypłynął, czy odpłynął, w każdym razie była taka informacja, że wysyłają swój pełnoprawny lotniskowy, co wyporności 65 tysięcy ton, na Bałtyk. Nie szeruje kilem po dnie. Ja wprawdzie mam takie wątpliwości, czy te okręty weszły na Bałtyk, gdyby była wojna. Raczej nie byłoby takiej potrzeby, zwłaszcza gdyby Szwedzi byli w NATO, to możemy korzystać z ich wysp, prawda? No tak, ale jeszcze cały czas powtarza się, gdyby Szwecja, gdyby Finlandia, a na razie z tego co wiemy, Turcja zablokowała. Ale w ogóle na razie to nawet w kwestii naszej bezpieczeństwa i Bałtyku to jest trochę lipa, bo Finlandia ma mieć fregaty, ale lekkie fregaty, ale jeszcze nie ma, dopiero będzie budowała 4. My mamy mieć fregaty, ale jeszcze nie mamy, dopiero budujemy 3. Szwedzi nie mają fregat, mają korwety, którymi za daleko też pływać nie mogą, bo te korwety mają te same problemy co Rosjanie, czyli no generalnie są podatne na ataki z powietrza, nie mają obrony przeciwlotniczej, więc oni nimi pływają gdzieś blisko swoich wysp w ramach obrony przeciwpowietrznej, która jest gdzieś tam stacjonarna, czy tam też, no generalnie nie mogą tymi okrętami swobodnie operować, mają tam okręty podwodne, które mogliby użyć ofensywnie, czy nam pomóc, ale to są okręty podwodne. No właśnie, przepraszam, ja wejdę tak słowo, bo różnych flotach od kilkunastu minut, flota duńska, szwedzka, fińska, myślę, polska, a jest jeszcze taki duży kraj na Bałtyku. Niemcy mają czym wejść, wyjdą, czy... Tak, niemiecka flota jest bardzo silna, przynajmniej na papierze. Wiem, że jakiś czas temu były bardzo duże problemy, jeśli chodzi o części, jeśli chodzi o gotowość bojową w zakresie okrętów podwodnych. Ale Niemcy mają tą specyfikę, że oni mogą bardzo szybko sobie te części wyprodukować i jednak naprawić te jednostki. Ten przemysł jest do tego zdolny. Niemcy Rosji nie zaatakują. Tak, zaraz przejdę do tej kwestii politycznej. Mają bardzo silną flotę nawodną. Z twarzą musi być. Być może najsilniejszą. Nawet jeśli zaliczając do tego flotę bałtycką, która jest liczniejsza, ale być może technologicznie właśnie ta technologia dawałaby Niemcom przewagę. Także to jest istotny gracz pod względem militarnym. Ja nie za bardzo ich w tej chwili kalkuluję w tych, jak widzicie Państwo, w tych wszystkich dodawaniach i sumowaniu tych potencjałów. My byśmy musieli liczyć mocno na Duńczyków, bo na dzień dzisiejszy to oni mają tutaj z graczy lokalnych, tylko oni mają cokolwiek, żeby nam ewentualnie zaoferować. Przy czym na tą chwilę by chyba nie wpłynęli za tego Gdańską, tylko co najwyżej pilnowali wyborem Holmu. Na dzień dzisiejszy
przez to, że nie ma tych wszystkich mieczników i tak dalej, to i Finów jeszcze nie ma w grze, to faktycznie gdzieś ta obrona NATO by się gdzieś przy Bornholmie może zebrała. Natomiast Niemcy, no to dzisiaj właśnie była ta informacja, tak, że już chyba jesteśmy gotowi, wszystkie negocjacje zostały zakończone i tylko czekamy na ruch Niemców, jeśli chodzi o transfer ropy z naszego naftoportu do Niemiec. Tam chyba mamy mieć jakiś udział w ich rafinerii tutaj w Brandenburgii. No zobaczymy, jak to będzie wyglądać, ale gdyby do tego doszło i gdyby właśnie wschodnie Niemcy, były zależne od dostaw ropy od naszego naftoportu, to wtedy zacząłbym kalkulować tą niemiecką flotę, jeśli chodzi o Zatokę Gdańską, bo wtedy to musi... powiedzieć, że Niemcy wtedy wiedzieliby, po której stronie konfliktu się opowiedzieć. Tak, tak, już wtedy tak. Wtedy myślę, że... No chyba, że zabezpieczaliby ten naftoport. Chyba, że zabezpieczaliby ten naftoport i niezależnie od tego, która strona wygra, żeby to zostało całe, nie? No nie, no to rzeczywiście, jak to powiedzieć tak najbardziej trafnie, no jeśli chodzi o Niemców, trzeba kalkulować to, że nie będą szli z pomocą w najszybszym tempie. Mogą się trochę ociągać, może im trochę nie wychodzić. Najpierw popatrzą, kto wygra wojnę. Znaczy, ja powiem Państwu tak, że to trochę inaczej wygląda w przypadku Ukrainy, a inaczej w mojej ocenie, jeśli chodzi o Polskę, bo jednak Polska jest w Unii Europejskiej, jest w NATO i Polska to już jest przedmurze Niemiec, tak? To tak samo jak my w tej chwili mamy sytuację z Ukrainą. No dla nas to jest kwestia życia i śmierci tak naprawdę, jeśli można tak porównać. I musimy pomagać tej Ukrainie, bo to już za chwilę, jeśli nie będzie Ukrainy, to już będziemy mieli naprawdę problem. No i gdyby... naprawdę doszło do jakiejś, co moim zdaniem jest naprawdę bardzo mało prawdopodobne, do wojny z NATO i byłby jakiś atak na Polskę, to jednak chyba Niemcy by się ruszyli. Jednak by się chyba ruszyli. Przynajmniej Zieloną Górę by tam, ja bym był bezpieczny. Nie wiem jak Państwo, ale wydaje mi się, że Lubuskie może by się uratowało. Nie, no myślę, że po prostu jest też inna perspektywa, nie? Nawet nie chodzi o kwestie formalne, ale o to, że no jednak no gdyby na przykład cała Polska znalazła się pod strefą wpływów rosyjskich, no to jest zupełnie jakaś taka abstrakcyjna sytuacja, no bo jesteśmy na tym i ja sobie po prostu nie wyobrażam tego w ogóle w praktyce. No ale gdyby tak założyć hipotetycznie, że Rosjanie atakują, zajmują Polskę, no to przecież oni są 100 km od Berlina. No to, to niemiecka perspektywa już jest wtedy troszeczkę inna, nie? Już inaczej myślą, nie? Już zaczynałem myśleć inaczej. No, gdybyśmy sobie wyobrazili, że Ukraina, powiedzmy, w wyniku jakiegoś zbiegu okoliczności albo nie wiem, nagłej, niespodziewanej przewagi armii rosyjskiej pada, faktycznie te związki operacyjne rosyjskie znajdują się na polskich granicach i wtedy, prawda, Kreml wystawia Amerykanom taką propozycję: dobrze, będziemy z wami grali przeciwko Chinom, w zamian za Polskę. A nie krokodyl. Jesteśmy naprawdę w nieciekawej sytuacji. Tak, i na to liczą Rosjanie, że wydaje mi się, że właśnie taką propozycję mogą chcieć złożyć. Przy czym, jak już mówiłem, jeśli Amerykanie pokażą, że przegrali z Rosją, to trochę te wszystkie ich sojusze na Dalekim Wschodzie mogą wyglądać inaczej. No bo z perspektywy na przykład Japonii, chińska flota rośnie. Ona jest słabsza jakościowo od japońskiej, ale to już zaczyna być kolos. To jest najliczniejsza, jeśli chodzi o ilość jednostek na świecie flota. Wypornościowo jeszcze są słabsi od Amerykanów. Wiadomo, nie mają tych lotniskowców, nie mają tych grup właśnie takich dużych okrętów. Ale już Japonii mogą zacząć zagrażać powoli. Przede wszystkim mogą Japonii zagrozić uderzeniem rakietowym. Japonia jest w zasięgu, A Chińczycy mają atom. I teraz z perspektywy Tokio, gdyby doszło do takiej hipotetycznej sytuacji, naprawdę na ostro, że Pekin mówi: słuchajcie, Japonia, zaraz tutaj wam puścimy jakąś bombę i będziecie się nas słuchać. To Japończycy, widząc, że Amerykanie nie są w stanie ich obronić, wydaje mi się, że poszliby na sojusz nawet z Pekinem. Mimo, że to jest ich naprawdę duży, taki historyczny też wróg, gospodarczy konkurent, ale i teraz oni jeszcze nie zbudowali tego rynku wewnętrznego, a w związku z tym, gdyby odciąć ich od kapitału zewnętrznego, padają fabryki, a przynajmniej jest ograniczona
produkcja. Jeśli jest ograniczona produkcja, zwalniają pracowników. Jeśli zwalniają pracowników, rośnie bezrobocie. Ta klasa średnia im się kurczy, biednieje, mniej kupuje, a jak mniej kupuje, to znowu te fabryki, które są u nich i produkują, znowu jest redukcja etatów. To jest kula śnieżna. No tak, ale to samo można powiedzieć w przypadku Rosji. I... Nie, w przypadku Rosji tak właśnie nie można powiedzieć. No to... Rosja nie żyje. Rosja, tak jak mówiłem wcześniej, Rosja żyje z eksportu surowców i to jest, i tutaj trzeba ich odciąć. Ale... Równać można do Niemiec. Niemcy też żyją z eksportu, ale tak. Przetworzony, wyprodukowany. Tak, tak. Nie surowcy. Dlatego Niemcy tak bardzo dają się policzkować przez Amerykanów. Bo są bardzo zależni. I to samo przy Chińczykach. I teraz gdyby Chińczycy na ten Tajwan zaatakowali, to Amerykanie, cały świat zachodu po prostu odciąłby ich flotami od zaopatrzenia w surowce energetyczne i od eksportu. I Chińczycy leżą. Oni potrzebują czasu. Dla nich każdy kolejny rok wzbogacania się i budowy tego rynku wewnętrznego to jest wygrane. Dlatego w mojej ocenie oni kupując sobie ten czas w dyskusji z Amerykanami będą w stanie porozumieć się nawet z Amerykanami kosztem Rosjan i zostawić Rosjan na lodzie. Także tak wydaje mi się, że tak będzie, że to Chińczycy zostaną odwróceni i to będzie drugi Nixon, będzie Pekin, Waszyngton, a nie Waszyngton, Moskwa. W mojej ocenie Chińczycy są po prostu odwrotnie jak Rosjanie, to Chińczycy są właśnie uzależnieni bardzo od Zachodu i są podatni na pewnego rodzaju naciski. W związku z tym łatwiej będzie się z nimi dogadać. A czemu mieliby się Amerykanie z nimi dogadywać, skoro to jest ich największy konkurent? A właśnie po to, żeby taktycznie się porozumieć z Chińczykami, na rok, na dwa, szybko załatwić temat ze słabą Rosją, już osamotnioną, która na przykład nie może sprzedawać i nie może eksportować surowców nawet do Chin. I możemy wrócić na Daleki Wschód i dyktować warunki z Chińczykami, prawda? Także na to mogą liczyć Amerykanie. Chińczycy z kolei mogą liczyć w drugą stronę, że okej, okay, no to może niech oni się pobiją z Rosjanami, a my będziemy tutaj w tym czasie cały czas się bogacić, nie? Także tutaj w kontekście Tajwanu, tutaj teraz drugi wątek był coś pan... O mentalności. A, o mentalności, tak. O mentalności to jest też taka kwestia, że jest tak dużo, narosło takich dużo mitów w mojej ocenie, że Chińczycy mają taką naturę, że oni to nie wojują, oni nie będą nikogo podbijać, oni to sobie tylko myślą, że to wygrać bez walki, ta filozofia, prawda, Sun Tzu i tak dalej, i tak dalej. W mojej ocenie jednak trzeba na to patrzeć przez pryzmat bardziej historyczny tego, co tam się działo. Przecież to społeczeństwo chińskie nigdy nie było demokratyczne. Zawsze było rządzone przez autokratyczne rządy, czy przez dyktatury, czy przez cesarzy, prawda? Mongołowie tam przecież mieli swoją dynastię. No to przecież to jest tysiące lat i to jest to samo, co w Rosji. Oni myślą strukturalnie od góry. I jednocześnie to są też jakby cały czas jednak władze komunistyczne, mimo że ta gospodarcza jakby sfera została jakby w pewnym momencie otwarta i ustawiono to jakby rynkowo, prawda, to wszystko. Częściowo otworzono, tak, ten swój rynek gospodarczy. Oczywiście państwo ma tam duży udział, teraz to trochę się zamykają. W każdym razie jednak politycznie to jest wciąż system komunistyczny, autorytarny i Chińczycy, w mojej ocenie, nie posługują się siłą tylko dlatego, że oni są za słabi. Jeśli będą się czuli silniejsi, tak jak Rosjanie się poczuli w pewnym momencie silniejsi, to zaatakują. Jeśli ktoś się ich nie posłucha i oni będą się czuli silniejsi, to będą używali siły. To było, oni to pokazywali już kilkukrotnie, przecież Tybet zajęli siłowo. Z Indiami mieli kilka konfliktów. Niedawno przecież było rok, dwa lata temu, ten sam schemat, wchodzili żołnierzami tam w ten Kaszmir, czy tam w te nadgranicza z Hindusami i po prostu zajmowali terytorium, okupywali się. Jak Hindusi nie przychodzili, to oni już to zajmowali. To klasyczne zajęcie terytorium siłowe, prawda? To się działo rok temu, chyba, czy dwa lata temu. To takie skrawki tam, czy się bili w tych górach tymi, na kamienie, na pałki, tam były ofiary śmiertelne. Ale z Japonią tak się nie da, tak? Oczywiście, że tak, że tak się nie da, ale jakby to pokazać, no teraz to jest na takiej małej skali, ale przecież była wojna chińsko-indyjska w XX wieku przecież. Tam też normalnie Chińczycy wkroczyli armią i po prostu się bili. A na którym miejscu Chiny są pod względem nakładów na armię, na zbrojenie? Teraz są na drugim, ale to też jest różnie, bo to zależy pod jakim zmianem, bo jeśli liczymy to w dolarach, to są na drugim, ale jeśli liczymy to w przeliczeniu
siła nabywcza pieniądza, prawda? No to ja nie wiem, czy oni już tam nie zrównali z Amerykanami, albo nawet może nie gdzieś tam są blisko, a może teraz już nie pamiętam, czy to nie, to w PKB wyprzedzili Amerykanów pod tym względem. W każdym razie idą mocno do góry, ale no to jest duże państwo. Oni potrzebują dużą armię. Oni mają. Jezu, teraz nie pamiętam liczby, pisałem w książce, no już dawno temu było, jak pisałem tą książkę, bo to 4 lata mi zajęło, ale no tam jest chyba armia z 1 300 000 ludzi, 1 400 000, czy jakaś liczebniejsza, no to są, to już mówimy o milionowych armiach, tak? Milionową armię, żeby ją utrzymać, to trzeba tyle pieniędzy. A żeby ją zmodernizować, to trzeba 3 razy więcej. Jak to wygląda w Rosji, widzimy teraz na przykładzie Ukrainy, bo Rosja też ma milionową armię. I nie zmodernizowali tej armii, tak jak mówili, że zmodernizowali, prawda? I w mojej ocenie w Chinach może być ten sam problem. Rozkradli prawie, że to armię. Prawie, że rozkradli. Mi się wydaje, że Chińczycy pokazują, że są bardzo silni, bo tak naprawdę nie mają tej siły, jeszcze przynajmniej. I dlatego grają wyżej. Ja chciałam o to pana zapytać, o te Chiny, bo ja nie do końca rozumiem tą układankę światową, geopolityczną. Bo tak, wracając do resetu Rosja-USA w 2013 roku, ja rozumiem, że to był wyraz naiwności Amerykanów, tak? My tak możemy to nazwać z naszej perspektywy. Czyli uznali, że Chiny są ich głównym wrogiem. I moje pytanie brzmi, dlaczego USA tak strasznie boją się Chin? Skoro no, wychodzi na to, że tak, Rosja jest silniejsza od Chin pod względem militarnym, tak? Chiny może ekonomicznie chcą zapanować nad światem, ale no, nie wykazują, jakby pan mówi, że może być różnie, ale nie wykazują jakichś takich tendencji do militarnego podboju świata. Więc skąd ta amerykańska obsesja na punkcie Chin, skoro może głównym wrogiem jest właśnie Rosja? To znaczy, to wynika trochę z dynamiki, wie pani, proszę zauważyć, proszę przypomnieć sobie to, co mówiłem wcześniej o Rosji, o tych ich przeliczeniach, kiedy im się skończą surowce, kiedy będą mieli problemy itd., itd. Innymi słowy, Amerykanie, jak patrząc na Rosję, to widzą tak, nie? Że za 2030 oni są tu, 2040 tu, w 2050 roku to my będziemy jeździć do Moskwy na wycieczki i będziemy wspominać tutaj jakieś państwo. No to mówię oczywiście tak mocno. A Chiny? Dynamika jest tak, nie? Dynamika jest tak i Chiny to jest jednak najliczniejsza populacja, a populacja daje tą siłę ekonomiczną, siła ekonomiczna daje siłę militarną, też daje siłę technologiczną, także tu jest wszystko jakby rosnąco. Przy czym, znowu wskazywane było przez wielu ekspertów, że te Chiny będą rosły w nieskończoność, one będą najsilniejsze, ale Chiny mają jeden problem, że to jest państwo komunistyczne i ma przeszłość komunistyczną i jako państwa komunistyczne lubią generować problemy, z którymi sobie później radzą, generując rozwiązania, które generują kolejne problemy. Ja powiem państwu to na konkretnym przykładzie, to znaczy kiedy za czasów Mao jeszcze Chińczycy chcieli stać się potęgą militarną, przemysłową, światową, no to wówczas wszyscy przeliczali to produkcja stali. Kto najwięcej produkuje stali, ten jest najsilniejszy. No to Mao stwierdził, produkujemy stal. Nie? I zrobili taką reformę, mieli tą stal produkować, mieli przemysł postawić. Oczywiście, jak to komuniści, zrobili taką reformę, że produkowali ostatecznie o 1/3 tego, co produkowali przed tą reformą. Zaczął się głód, zaczęły się wielkie problemy. Oczywiście przyszło do tego niezadowolenie społeczne, więc Mao zrobił jakąś tam drugą rewolucję, gdzie wszystkich posadzono do więzień, do jakichś obozów koncentracyjnych, mnóstwo ofiar, tam naprawdę to Stalin to był pikus, jeśli chodzi o ilości mordów, jakie były. W każdym razie, co wymyślili znowu Chińczycy za Mao? No to rozpoczął się głód, przez to oczywiście, że oni tak chcieli być tą przemysłową potęgą, to zaczął się głód. No to co zrobimy, żeby tutaj ludzie nie umierali z głodu? No to wymyślili to, żeby wprowadzić politykę jednego dziecka, że będzie nas mniej, to będziemy mogli się wyżywić, bo nam brakuje, wiadomo, pól uprawnych, brakuje nam jedzenia, więc musi być mniejsza populacja, więc zrobimy politykę jednego dziecka. Zrobili politykę jednego dziecka, ona była realizowana do 2015 roku jeszcze. Z wyjątkami, jakieś tam były odstępstwa. Tak, ale generalnie, taki był trend. Efekt jest taki, że ich piramida demograficzna to wygląda tak? Oni za chwilę będą wchodzić w emerytury, a tych ludzi, którzy będą musieli utrzymać tam górę, no to jest malutko. Jest malutko. A do produkcji trzeba jeszcze pracownika. No, do wszystkiego potrzeba populacji, a ta
oni po prostu mogą się, oni mogą zaliczyć kolaps gospodarczy i zestarzeć się, zanim zdążą się wzbogacić. To jest bardzo duże ryzyko pod względem tej piramidy demograficznej. Tak radykalne kraje mogą ściąć górę piramidy. No tak jak Rosjanie sobie ścinają, prawda? W tej chwili. No bo, tylko że nie z tej strony, bo wysyłają młodych na front. Chiny mają jeszcze jeden problem, bo pomimo, że w 2015 skończyła się ta polityka jednego dziecka, to te młode pokolenie, tak w wieku powiedzmy 30 lat, czy 20 paru, tak 30, wcale nie jest teraz chętne, żeby mieć więcej niż jedno dziecko. Tak, to jest... Więc też poziom wykształcenia, który rośnie, powoduje też to i jakby... To też średnia klasa wcale nie chce mieć więcej dzieci. Tym podstawowym modelem teraz też się staje... Tak, obserwujemy, tak. Tak, z jednym dzieckiem. Od 5-6 lat widzimy, że to jest to samo, co na Zachodzie. No my tutaj też, co byśmy nie wprowadzali, czy to Francuzi, Niemcy, czy my, jakieś programy socjalne, no dzietność jest dalej taka, jaka była, nie? Czyli niska. I oni mają ten sam problem, ale oni mają jeszcze większy problem, bo znowu jest jakby, no tak, komuniści wymyślili, że trzeba zrobić etos pracy. Pracujemy 20 godzin, no już naprawdę przesadzam, ale no to generalnie jest ten etos pracy, pracują non-stop, praca to jest życie dla Chińczyka. No to gdzie jest rodzina? Gdzie jest drugie dziecko? Gdzie jest trzecie dziecko? A teraz mają problem z tą dzietnością. No i teraz jak oni mają to odwrócić? Nie odwrócą tego. Także oni naprawdę, ja widzę tam bardzo dużo takich problemów właśnie kulturowo-społecznych, których nie widać jeszcze w liczbach. Znaczy w liczbach też już widać, bo przynajmniej przy tym drzewie demograficznym to już to widać, prawda? Ale jest dużo takich rzeczy, które będą miały wpływ na gospodarkę tego państwa i już to się wszystko powoli objawia. Zresztą na przykład... Ja mówiłem o tym, że chyba o tym mówiłem, że 1/3 PKB chińskiego to jest handel, no i z tego handlu wiadomo, że tam eksport jest połowa. Ale większość PKB chińskiego to są inwestycje. No i wszyscy mówią, że to świetnie, bo przecież przejadanie pieniędzy to jest takie słabe, to nie jest rozwój gospodarczy, prawda? Ale jak inwestujemy, coś budujemy, to kraj się rozwija, bo coś zbudowaliśmy i coś mamy. No i Chińczycy mają tą, że budujemy i się rozwijamy. I wszyscy chwalą, że oni tak budują, rozwijają się, te PKB dzięki temu rośnie itd., itd. Tylko zauważmy jedną rzecz. Jest znowu jeden problem. Bo Chińczycy chcą wyrównywać poziomy między zachodem kraju, a wschodem, wybrzeżem. Wybrzeże jest bardzo bogate, wschód jest bardzo biedny. No i wymyślili partii, że no trzeba to wyrównać, bo tam są biedni, to musi być sprawiedliwie, prawda? Zaczęli inwestować w infrastrukturę, między innymi, nie tylko w to, ale w infrastrukturę i zaczęli budować te autostrady ze wschodu na zachód. To tysiące kilometrów, przez pustynie, góry, mosty budowali, wiadukty i tak dalej, koleje. I teraz proszę zauważyć, co się u nas działo po 89 roku. Z kolejami. Za komuny z Pcimia Dolnego można było dojechać wszędzie, gdzie tylko na mapie, tam koleją dojechaliśmy. Wszędzie był pociąg, wszędzie była stacja, prawda? Po 89 równano z ziemią, bo połączenia były nierentowne. Lata 90 to było cięcie połączeń, bo były nierentowne. Bo za komuny żeśmy budowali, bo żeśmy równali. Oni robią to samo, budują nierentowne połączenia, które w momencie, kiedy jest prosperity, to rzeczywiście, ta droga jest potrzebna, ci ludzie mogą się przemieszczać, ale jeśli droga ma 3000 km, łączy jedno miasto po jednej stronie globu z drugim miastem po drugiej stronie globu, to jest duży koszt utrzymania. Ta droga na siebie nie pracuje. Czemu drogi w Niemczech są darmowe? Bo w Niemczech drogi to pieniądze. Wszystkie drogi w Europie prowadzą do Niemiec, tak jak kiedyś było do Rzymu i wszystkie drogi prowadzą z Niemiec. Tam jest ruch, transport, import, eksport. Te drogi zarabiają, oni nie potrzebują kasować pieniędzy na bramkach. Niemcy. W Chinach na wybrzeżu, gdzie są te duże metropolie chińskie, rzeczywiście te drogi zwracają się, no bo mamy odcinek 10 km, tu jest 30 milionów mieszkańców, tu 30, tą drogą jeździ non-stop, pełno transportów, handel itd., itd. Ale jeśli mamy autostradę przez pustynię, jest pociągnięta droga z Pekinu aż prawie do Azji Centralnej, na sam wschód, do Kaszgaru, to ta droga to jest nic innego jak tylko i wyłącznie koszt. Jak się zaczną problemy finansowe, zacznie się kryzys w Chinach, a taki może przyjść z innych zupełnie powodów, to się okaże, że te inwestycje, one oczywiście, że one były wykazywane w pozycji PKB dzisiaj jako wzrost, ale tak de facto, to te inwestycje to będą dużym kosztem. Te drogi będą później albo niszczeć, albo będą Chińczycy je zamykać. I wydali mnóstwo pieniędzy
na powiedzmy zrównoważenie rozwoju państwa jako takiego, ale tak de facto część infrastruktury chińskiej to jest duże utrzymanie, duży koszt państwa. Jeśli zabraknie pieniędzy, to ta infrastruktura padnie, zostanie zamknięta albo zniszczona. Albo jak będą chcieli ją utrzymać, to wówczas to będzie kosztem społeczeństwa. Co znowu będzie rosło wtedy, będą napięcia w społeczeństwie chińskim rosły. Jeszcze z uwagi na, nie tylko z tej uwagi, ale jeszcze z uwagi na fakt, że tam jest w ogóle podział na wschód, zachód, północ, południe, te państwo nie jest takie jednolite. Tam w ogóle na przykład te południowo-wschodnie tak, regiony, one nie czują tak tego bata Pekinu. Kanton, tak, te wszystkie te obrzeża tutaj, które jeszcze miały styczność ze światem zachodu i z tą wymianą handlową, zyskiwały, czy dalej zyskują na tym handlu, one tak naprawdę postrzegają Pekin jako takie wewnętrznego blokera albo wewnętrzne zagrożenie. Znaczy my tu chcemy zarabiać sobie w portach, handlować z Zachodem, dużo zarabiamy, no a tutaj z Pekinu nam przychodzą jakieś, przecież Chińczycy chcą zrobić, Boże, jak to się ta wyspa nazywała? Kurczę, teraz nie powiem, to nie będę poruszył tego wątku. W każdym razie chcą sobie zrobić na jednym ze swoich półwyspów takie jakby Eldorado handlowe, czyli przenieść to, co już było w tej chwili w Kantonie i w okolicach. Czy w Hongkongu, bo chodzi generalnie o to, żeby ten Hongkong odciąć od... Bo Hongkong jest nieposłuszny, prawda? Tam się buntują, no to odetniemy im tam ten handel z Zachodem, a my sobie zbudujemy port gdzie indziej, tam będziemy teraz wszystko... Bo cały ten... Duża część handlu szła przez Hongkong, nie? Do Chin. I teraz Hongkong jest nieposłuszny, więc ich odcinamy, więc budujemy gdzie indziej. I to oczywiście, że to z perspektywy Pekinu może ma jakiś sens, ale z perspektywy tych lokalnych miejscowości, czy też lokalnych potęg takich miejskich, gospodarczych, no to jakby to pokazuje, czy mi się wydaje, że to wywołuje pewną niechęć do tej centrali. Tak samo jak w Rosji jest duża niechęć do Moskwy, jeśli chodzi o terytoria położone za Uralem. No właśnie, czy interes Rosji, który, według Kremla, interes Rosji, który jest teraz realizowany, czy można powiedzieć, że społeczeństwo rosyjskie się z nim utożsamia? Czy to jest tak naprawdę na rękę Rosjanom? No zależy, w którym społeczeństwie pan mówi, bo tam jest znowu mnóstwo podziałów i to nie tylko na niwie religijnej, czy kulturowej, czy społecznej, ale też właśnie geograficznej. Jeśli mówimy o tym fragmencie za Uralem, no to tam jest tak, że te regiony wydobywają surowiec. Teoretycznie powinny na tym zarabiać, a w praktyce pieniądze idą do Moskwy, do centrali. Co Moskwa, to w ogóle jest ciekawy problem w Rosji, co też jest jednym z takich jeźdźców apokalipsy, to nazywam, rosyjskich, bo jest takich kilka i to wszystko prowadzi Rosjan naprawdę na dno. Moim zdaniem oni już przegrali przez to, że wywołali tą wojnę, to już przegrali, mimo że nawet militarnie może to pójść do przodu, to i tak w dłuższej perspektywie przegrali. Bo Moskwa bierze te pieniądze, i są takie regiony jak Czeczenia, Dagestan, które miały zawsze naturalnie dążenie do oderwania się od centrali, prawda? No, tam są jednak te też narodowościowe, duża tożsamość narodowościowa itd., itd. Teraz pamiętamy dwie wojny czeczeńskie, a teraz nagle Kadyrow jest najbardziej lojalnym sojusznikiem Putina i wysyła swoich żołnierzy na Ukrainę. No dlaczego? Bo 90% budżetu Kadyrowa jest sfinansowane z Moskwy. I oni to samo idzie na Dagestan, to samo idzie teraz do Krymu, który jest przecież sponsorowany praktycznie ze środków centralnych. Innymi słowy, ta część Rosji, która wydobywa surowce i powinna teoretycznie mieć z tego jakieś zyski, a ci ludzie żyją no tam totalnie bez ludzi przecież. Tam to jest naprawdę ciężkie warunki tam są na tej Syberii, prawda? Te miasta nie mają kontaktu w ogóle z resztą świata, bo to jest gdzieś pośrodku niczego, prawda? Miejscowości położone. I oni po prostu z tych pieniędzy nie żyją, tylko widzą, że te pieniądze są rozdysponowane gdzieś indziej i oni finansują niejako politykę Moskwy. W ostatnich 3 latach było bardzo dużo protestów społecznych właśnie na Dalekim Wschodzie, właśnie za Uralem i mi się wydaje, że
Moskwa w dłuższej perspektywie będzie miała największy problem właśnie z tamtymi rejonami, jeśli chodzi o utrzymanie ich lojalności, utrzymanie spójności tego państwa w jednym, no bo ta spójność jednak się też utrzymuje na sile i pieniądzach, a pieniądze mogą się skończyć. Najmniejsze poparcie jest w miastach, na prowincji jest zdecydowanie największe poparcie. Ale kto ma? Putin. Putin, aha, tak, to tak. Zresztą ja w ogóle jestem ciekawy, jak się potoczą losy obwodu kaliningradzkiego, gdyby na przykład w Rosji wybuchła jakaś wojna domowa, albo gdyby Rosja się tak głęboko zapadła w problemy wewnętrzne, że nie mieliby sił. I na tym chyba wydaje mi się, że liczą Amerykanie. I my też na to powinniśmy liczyć, żeby się Rosja tak mocno zapadła w swoich problemach wewnętrznych, żeby nie miała siły i nie miała możliwości reagowania na zewnątrz. Tak, teraz trzeba dobić kacapów. Trzeba ich teraz tak docisnąć, tak, trzeba ich docisnąć i, no ale no, wydaje mi się, że Ukraińcy, jeśli im nie pomożemy fizycznie, to mogą się nie obronić przed Rosjanami. Idzie bardzo dobre uzbrojenie, najlepsze w tej chwili. Duże. To może nie wystarczyć. Żołnierze mają tylko szkolenie. Spędziliśmy tu już sporo czasu. Myślę, że jeszcze jedno pytanie od Państwa i będziemy kończyć. A jeżeli chodzi o te autostrady w tych chwilach przy granicy z Rosją, to ty się, pan mówi, że tam bardzo dużo tych poszło, tych autostrad. Znaczy bardzo dużo, tam są takie chyba trzy takie to duże. Cały kraj jest tymi autostradami tak obrywany, czy tylko tam przy Nie, no to tak dziwnie wygląda, jak pan spojrzy na mapę, to tak jakby są te miasta chińskie i one są ze sobą połączone z naturalnymi autostradami. No oprócz tego ciągną się takie autostrady w stronę granicy, a po drugiej stronie granicy nie ma nic, nie? Tam do Jangtse to się ciągnie, tam jest Jangtse jest na granicy. I to jest takie właśnie zastanawiające, nie? Nie, no bo gdyby te autostrady tak dziwnie... Nie, one nie łączą z drugiej strony no tak, się z niczym. Tak. No tak, ale to już... Tam nawet mostów nie ma przez rzekę przerzuconych. To nie? Już jest strona Rosji, tak to co inne. Czy na to wejdzie na Ukrainę? Na to jako całość nie ma szans. Na to jest na Ukrainie. Ale na to już by nie było Ukrainy. Ja uważam, że przyjdzie taki moment, że być może, żeby uratować Ukrainę, będzie trzeba skleczyć jakiś mini sojusz wewnątrz tego NATO z państw najbardziej zainteresowanych tym, żeby Rosja przegrała i będzie trzeba tą Ukrainę wkroczyć. Wydaje mi się, że tutaj, no oczywiście my sami nie mamy co tutaj jakby się wystawiać, ale gdyby Amerykanie dali to przewodnictwo, wtedy podejrzewam, że oczywiście Brytyjczycy by też można było ich kalkulować. Rumunia, Polska, państwa bałtyckie się za bardzo liczą, może by tam jakieś... No nie mają takich sił zbrojnych, żeby coś zareagować, ale być może trzeba będzie po prostu... No to bardzo by pomogło Ukraińcom, gdybyśmy weszli tam do momentu, gdzie nie ma Rosjan, zająć, postawić flagę NATO i powiedzieć, to teraz wy macie dylemat, tak? Bo jak wejdziecie, to musicie do nas strzelać. Jak do nas strzelacie, to jest wojna z NATO. To chyba tego nie chcecie. To będzie dylemat rosyjski. Bo jak Rosjanie zajmą, to my już tam nie odbijemy tego, bo to my będziemy mieli ten dylemat strzelać do Rosjan czy nie. Oczywiście, że nie będziemy strzelać do Rosjan, nie będziemy wywoływać sobie wojny nuklearnej, prawda? Ale jeśli to my wejdziemy na terytorium, które nie będzie przez nich zajmowane i na przykład w ramach, powiedzmy, zaproszenia przez Ukraińców, tak, to my jesteśmy gośćmi, wchodzimy, zawieszamy flagę, no to wy Rosjanie jesteście agresorem i teraz macie ten dylemat, czy atakujecie czy nie. I być może trzeba będzie to zrobić, bo wtedy Ukraińcy będą mogli zrolować całe swoje siły z granic, które muszą pilnować, czy Białorusi tam wchodzą, czy nie wchodzą, czy to szansa, czy nie. Oni muszą pilnować te granice, muszą pilnować granicy Naddniestrza. W zasadzie Ukraińcy muszą wszystkich swoich granic bronić, to naprawdę pochłania ich uwagę, pochłania ich środki, pochłania zasoby ludzkie i pochłania sprzęt. Więc jeśli my byśmy tam weszli, ja bym sobie tak wyobrażał, że po prostu wtedy Ukraińcy przerzucają wszystko, co mają i być może wtedy mieliby szansę nawet przejść do jakiejś kontrofensywy. Takiej prawdziwej, nie? Jak dzisiaj, że oni tam zajmą wioskę i za chwilę są stopowani, prawda? No, ale czy w dłuższej perspektywie, że nie byłaby niedźwiedzia przysłucha, czy nie wyznaczylibyśmy takiej ukraińskiej linii Kersona? Coś, co w przyszłości stanie się granicą, do której będą dążyć? Czy wie pan, no w tej chwili jest sytuacja taka, że jest tak stabilnie, prawda? No to tam Ukraińcy trochę się cofają, trochę, ale jest stabilnie.
Ja nie wiem, czy teraz tego rodzaju akcja polityczna rzeczywiście nie stworzyłaby tego, co, o czym pan mówi, prawda? Że de facto stworzylibyśmy podział Ukrainy. Dalibyśmy argument. Dalibyśmy argument, tak. I jeszcze oprócz tego dalej byłaby ta zimna wojna, tylko wiadomo, że ona by się bardziej dotyczyłaby ukraińskiego terytorium, ale... Ale wyobraźmy sobie sytuację. Teraz wrócę do tego scenariusza, którego ja się po prostu spodziewam, że będzie drugie uderzenie na Kijów i Rosjanie pójdą do przodu i będzie widać, że oni ten Kijów mogą zająć. No to wtedy uważam, że już nie ma na co czekać, tylko trzeba będzie po prostu tam pójść, bo jeśli nie pójdziemy, to przegramy Ukrainę. A dla nas to jest kwestia naprawdę bardzo ważna. Więc w mojej ocenie, jeśli byłby taki czarny scenariusz, to rzeczywiście być może nie ma innego wyjścia, tylko tam trzeba będzie coś wysłać. No tak, tylko że wschodnia Ukraina to surowce, to przemysł, a na zachodniej Ukrainie, znaczy mówię o tą linię graniczną. Ale to jest problem Ukrainy. No to branie sobie na, ale utrzymanie tego to będzie nasz problem, to będzie nasza wieża. Ale mówi pan o zachodniej czy o wschodniej? Zachodniej. O zachodniej? Nie no, jeśli my nie musimy utrzymywać tego państwa, prawda, to wiadomo, że to gdzieś później będziemy się musiało rozbić o jakąś pomoc, czy międzynarodową, czy no przecież nie mamy obowiązku brać na siebie obciążeń gospodarczo-finansowych ukraińskich. Nam chodzi o to, żeby to państwo przetrwało, żeby Kijów pozostał niezależny od Moskwy, żebyśmy mieli państwo buforowe, które nas broni przed granicą rosyjsko-polską w miejscu, w którym teraz jest polsko-ukraińska. O to nam chodzi. Czy my musimy od razu finansować z własnej kieszeni i tylko z własnej, bez środków zagranicznych innych, odbudowę Ukrainy, czy utrzymanie tego państwa. Ale czy to finansują ci, co mogą, czyli Unia i Stany Zjednoczone na przykład. Ale a pan uważa tego rodzaju interwencję za rzeczywistą pomoc militarną, czy za gest polityczny? Politycznego wsparcia Ukrainy w tym momencie. Czy chodzi, czy tego rodzaju scenariusz miałby ratować Ukrainę, czy miałby być po prostu zademonstrowaniem politycznego wsparcia tego kraju. Jeśli można mieć ciastko i zjeść ciastko, to czemu nie obydwa? No czy jeśli wkraczamy, to oni mogą sobie zluzować swoje siły i mają lepszą sytuację militarną, a jednocześnie politycznie zabezpieczamy sobie strefę buforową. To jest w naszym interesie, prawda? Może jest jakiś prostszy sposób. Wprowadzenie zespołu okrętów na Morze Czarne, który doprowadziłby do faktycznego odblokowania Odessy, wytrałowania torów wodnych, uruchomienia ruchu. Znaczy to powinno zostać, zrobione, mi się wydaje, dużo wcześniej. Ja pierwszego dnia wojny pisałem takie punkty, co trzeba zrobić, żeby powstrzymać Putina. I jednym z tych punktów było to, żeby wysłać flotę na Morze Czarne, stawić tam okręty, zabezpieczyć Odessę. Teraz jest za późno, bo teraz są tam Rosjanie i żeby wpłynąć tam, no to trzeba się przebić przez ich zaporę minową i trzeba, nie wiem, strzelać do Rosjan. I przez prawo międzynarodowe. No bo to oni tam już są, teraz my tam wkraczamy, prawda? To jest, no, za późno jesteśmy, to my tam powinniśmy już być. Znaczy, na co tam powinno być? Jeśli tam postawimy okręty my, no to wtedy Rosjanie mają dylemat wpływać, nie wpływać, strzelać, nie strzelać. To jest dokładnie to samo, co przed chwilą powiedziałem. I teraz kwestia jeszcze tego, no jeśli będzie taka skrajnie niekorzystna sytuacja, w której będzie uderzenie na Kijów, no to działania na morzu nie pomogą w tym momencie. To już będzie trzeba reagować faktycznie jakąś siłą zbrojną na lądzie, no bo to, czy my odblokujemy Odessę, czy nie, to nie będzie miało wpływu na front północny, na Ukrainę. A czy Rosja może uznać w pewnym momencie, nawet teraz w trakcie tych toczonych działań, że faktycznie nie ma siły do tego, żeby uderzyć na Kijów i zadowoli się oświadczeniem, że w ramach specjalnej operacji osiągnięto administracyjne granice obwodów tych Donieckiego, Ługańskiego i dziękujemy, do widzenia. Może tak się stać, ale jeśli tak się stanie... Ale pan uważa to za prawdopodobny scenariusz? Znaczy, w moim zdaniem celem strategicznym jest Kijów. Rosjanie nie uznają swojej porażki, będą walczyć do swojego zwycięstwa. A jeśli zaproponują albo zgodzą się na taką propozycję, by chwilowo zawiesić broń albo podpisać jakieś warunki pokojowe, ale nie będą wtedy jeszcze kontrolowali Kijowa, to znaczyć będzie, że to jest tymczasowe rozwiązanie, należy się spodziewać, że Rosjanie znowu się zmobilizują i znowu uderzą. Zamrożony konflikt. 10 lat dojdzie do... 10 myślę, że nie, bo 10 to się może Rosja rozsypać, ale w perspektywie kilku lat, no tak myślę, że do 5 lat można się spodziewać. Ja myślę, że nawet
myślę, że nawet gdyby rzeczywiście Rosjanie się tak mocno streścili i zmobilizowali, to być może wznowienie takiej dużo pełnoskalowej ofensywy z wielu kierunków mogłoby być możliwe już znowu w lutym. A z czego za 5 lat Ruscy mieliby sfinansować ten kolejny jakiś tam problem? No właśnie, jak ich odetniemy od ropy i gazu, to może... Przecież te sankcje będą działać, działają i będą działać. No miejmy nadzieję, że te zapowiedzi, że do końca roku Niemcy się odetną od ropy rosyjskiej, no to zostaną spełnione, prawda? Optymista z pana. No ja mówię, miejmy nadzieję, nie powiedziałem, że ja mam taką nadzieję. A wracając jeszcze tutaj, jakkolwiek to wygląda na tej interwencji NATO, trzech sił innych bojowych, jak ropę, czy też nie miałoby to wpływu na jednak większą mobilizację społeczeństwa rosyjskiego, bo teraz jest propaganda, jaka jest, wiadomo, że mają nastawienie tak, jak się mają, ale jednak wtedy to było wykorzystane przez władze w Rosji do większej mobilizacji społeczeństwa i by na tym o wiele więcej to skorzystała władza rosyjska, tak? Czyli nowa wojna już widziana. Bo wtedy już miałby totalny argument, tak? Że tutaj wchodzi do państwa zachodu, nasze ziemie tym bardziej i teraz żołnierze rosyjscy walczą, bo walczą, tak? I to chcą, nie chcą, część dezerteruje, część nie, ale wtedy to tak jakby, tak jak Ukraińcy teraz mają motywację, jakbyśmy stworzyli motywację właśnie społeczeństwu, znaczy narodowi rosyjskiemu. Ale no z Rosjanami trzeba w tej chwili wygrać na polu bitwy, bo jest wojna. Czy to zrobią Ukraińcy, czy to jakoś inaczej się rozwiąże, no nie ma innej możliwości. Teraz co by chciał pan osiągnąć, podejmując ten temat społeczeństwa? Przecież prowadzona jest wojna i to społeczeństwo jeszcze Putinowi wzrosło. Moim zdaniem nie ma co się przejmować, że jak my tam wejdziemy, to jeszcze bardziej Putinowi wzrosną słupki poparcia. To dla nas nie ma żadnego znaczenia. Rosjanie mają taką mentalność, jaką mają. I moje zdanie, nie ma co liczyć, że teraz w trakcie wojny dojdzie do jakiegoś zamachu stanu czy pałacowego i ktoś obali Putina. Problem Putina wewnętrzny pojawi się wówczas, kiedy przegra militarnie na Ukrainie, ale tak przegra, że już Rosjanie nie będą myśleli w ogóle o kolejnym ataku. To musi być aż taka porażka. Co to znaczy przegra? No to musi być naprawdę spore, muszą tęgie baty zadać na Ukrainie, po prostu. Ale takie naprawdę, że nie będą myśleć w ogóle o kolejnym ataku. I wówczas dopiero, kiedy taka wojna by rzeczywiście już ustała, w jakimś trwałym pokoju, wtedy te wszystkie strefy wpływu interesów w Rosji, to wszystko zaczęłoby bulgotać. Bo póki jest wojna, to tam jest tak, okej, dowództwo jest jakie jest, ale jest wojna, trzeba póki co, zresztą oni w tej chwili nie wiedzą, czy wygrają, czy przegrają, więc czemu się stawiać Putinowi, a może ta wojna będzie wygrana? I wtedy ci, którzy się teraz buntowali, to później ich tylko pach, pach, pach i Putin ich wytnie, prawda? Więc jakby to efekt tego, co się stanie na Ukrainie, jest bardzo istotny w perspektywie ewentualnych przetasowań na szczycie władzy w Moskwie. A czy wygrana ukraińska dotyczy wyrzucenia Rosjan z Ługańska, z Doniecka, także z Krymu? Czy to jest takie pełne zwycięstwo, czy to jest... Militarnie uważam, że... uważam, że Ukraińcy stracili Donbas bezpowrotnie. Przynajmniej w tych granicach, jakie stracili w 2014 roku. Nie da... No oni by musieli po prostu naprawdę stworzyć jakąś potężną armię z bardzo dużym potencjałem ofensywnym, to jest co innego niż obrona, żeby atakować Rosjan i odbić te zajęte terytoria. A musieliby to zrobić sami, bo tam nikt im nie pomoże, bo muszą prowadzić ofensywę lądową. Co innego z Krymem. Z Krym moim zdaniem jest do odbicia, jest do odzyskania, z tego względu, że nie trzeba podbijać całego Krymu, wystarczy go zablokować, wystarczy go odciąć. Niedługo ten most krymski nie będzie. Most krymski może zostać zniszczony. Od drugiej strony można rzeczywiście zamknąć, prowadzić ofensywę na południe i zamknąć Krym i odciąć go od dostaw. Mało tego, gdyby na przykład włączyło się NATO właśnie na Morzu Czarnym, to bardzo łatwo w ogóle postawić blokadę morską, zaatakować w port albo zagrozić zaatakowaniem portu. Poza tym, popatrzmy na interesy polityczne. Żadne państwo na Zachodzie, nawet my w sumie, jaki byśmy mieli interes w tym, żeby Ukraińcy odbili sobie Donbas? Nas ten Donbas tak naprawdę nie interesuje.
Dla nas, żeby Kijów był niezależny, jako stolica, jako państwo, a czy oni będą mieli ten Donbas, czy nie, to z naszej perspektywy, naszym interesu to nie ma znaczenia. Ale w przypadku Krymu, Turcy są zainteresowani tym, żeby Krym był, nie był w rękach rosyjskich. Bo Krym to jest jedna wielka baza morska i lotnicza dla Rosjan i Rosjanie dzięki Krymowi decydują o tym, co się dzieje na Morzu Czarnym i mają tam największe siły, największe możliwości oddziaływania. I Turkom to się nie podoba, bo oni mają przecież całą północną granicę, to jest Morze Czarne. A oni mają flotę zaangażowaną na Morzu Egejskim, czy też bardziej na południowy wschód, przy Bliskim Wschodzie. I teraz tak samo lotnictwo. Przecież Turcy w ogóle są zaangażowani wszędzie w zasadzie. Narobili sobie wrogów na każdej granicy. No i teraz tak, tutaj mamy Turków zaangażowanych w Krym. Anglosasi również chętnie by widzieli Krym po swojej stronie, bo oni też by chcieli pływać sobie okrętami i statkami po Morzu Czarnym. To są jednak państwa z domeny morskiej, tak? Więc w ich zainteresowaniu jest to, żeby mieć jak najdalszy, jak najszerszy dostęp wszędzie, gdzie jest woda, tam chcą dopłynąć. Na razie Morze Czarne wciąż jednak ci Rosjanie w pewnym stopniu kontrolują. Więc wyobrażam sobie grupę państw, które są zainteresowane tym, żeby ten Krym powrócił do Ukrainy i one będą też wspierać prawdopodobnie w negocjacjach politycznych z Rosjanami, wspierać stronę ukraińską, żeby ten Krym odzyskać, ale w przypadku Donbasu, to jeśli to nie zostanie odbite fizycznie, a na to w tej chwili wydaje mi się, że Ukraińcy nie mają siły i nie będą mieli siły, no to tam niestety nie wyprą w mojej ocenie Rosjan. Dobrze, zbliża się 20. Myślę, że to jest odpowiednia pora, żebyśmy już i tak odrobinę naciągnęliśmy cierpliwość naszego, czy zdolności naszego dzisiejszego gościa. Próbuję podziękować. Mógłby jeszcze 2 godziny. Obawiam się, że to prawda. Ale obawiam się też, że pan, że to nie jest koniec obowiązków na dzisiaj naszego gościa. Także dziękuję państwu za przybicie. Dziękuję panu. Materiał z tej rozmowy będzie na kanale internetowym. Serial powstanie. Mamy nadzieję. Naszego muzeum, także dziękujemy jeszcze raz. Dziękuję za zaproszenie. Dziękuję państwu. Dziękujemy. Dziękujemy.